Good morning, Riden. Znowu przyszło mi dziś rozpocząć naszą przygodę, więc witam serdecznie. Razem pierwszy na wizji SmartFox naszej kampanii wyprawie na Riden i miejmy nadzieję, że w okolicy również. Czekamy, aż mistrz gry się przygotuje, ubierze się, uczesze, ubierze na bóstwo. A ja powiem, co tam się dzieje teraz w głowie Kayena Embrave'a. Kayena Embrave jest teraz gwiazdą. Czy może niekoniecznie dlatego, że za to, co zrobił, tylko się świeci. Bo był w miejscu, gdzie promieniowanie jest nazbyt obfite. To się dzieje na Riden, na pustynnej planecie. To, co jest, kiedy zejdziesz na powierzchnię, wydaje się być bardzo ważne dla tych ludzi. Te niewielkie bandy najemników, bazy, pozostawiony sprzęt, jakieś intrygi, walki. A wystarczą 2-3 minuty przy odpowiednim ciągu, by spojrzeć na Riden zupełnie inaczej. Na niewielką kulkę piasku zawieszoną w kosmosie, otoczoną okruszkami. Kayenowi, kiedy pierwszy raz przybył na orbitę Riden, planeta przypominała kulkę kukurydzianą. Takimi kulkami kukurydzianymi żywił się. One się bardzo kruszyły. Żywił się, kiedy mieszkał na stacji orbitalnej Calavera ponad swoją planetą. Gdy pierwszy raz spojrzał na Riden, to tak jakby do fasady dzisiejszego dnia nagle dostawiły mu się scenografie rozbudowane z jego wspomnień. Przypomniało mu się, jak szybuje wzdłuż wielkiego korytarza hydroponicznego z kukurydzą rosnącą w stronę słońca ponad planetą. To, że nie mógł jeść tych kukurydz, bo to było dla wymagającego klienta, to był luksusowy towar, on żywił się przetworzonymi kulkami kukurydzianymi. Pamiętał matkę, piękną brunetkę, która mu dawała miskę tych kulek do podarcia podczas pracy. Cisza i spokój ponad planetą, ponad Peramisem. Tą małą niebieską kropkę, to coś, co astronauci od samego początku, kiedy po raz pierwszy z kolebki ludzkości wyruszyli i dostrzegli Ziemię z orbity, on mógł tak samo teraz postrzegać kolejną planetę. Tak małej niebieskiej kropki, kiedy wydaje ci się, że każdy problem, każda intryga, każdy kłopot, każda wojna nie ma żadnego znaczenia, kiedy ty znajdujesz się na zewnątrz i możesz objąć spojrzenie na całą populację. Tu była żółta kropka, zdecydowanie. Na orbicie kruszonka, z wraków okrętów, z tysięcy odpadków, resztek, kawałków metalu, zniszczonych pojazdów, rakiet i tak dalej. Kilka działających wciąż emitujących sygnały, nie wiadomo gdzie i po co, satelitów i zbieracze w swoich połatanych, poskładanych statkach, którzy próbowali z tego urżnąć, co pozwoliłoby im przetrwać i zarobić. Z orbity było widać na planecie blizny po bojowisk, popalone, postapiane fragmenty pustyni, zeszklone od broni o potwornej sile rażenia. Na orbicie znajdował się też jeszcze niszczyciel imperialnej klasy Furious, który nadzorował proces pokojowy, który tutaj zachodzi. I znowu przypomniał sobie matkę, bo gdzieś do tej matki ciągle wracał myślami. Być może z tego powodu też Kayen strasznie lubił brunetki w języku, który wywodził się z barbarzyńskiego języka z zupełnie innej planety. Na jego planecie brunetki nazywano morenita. Malutkie bruneteczki. Lubił też kastanias, czyli kasztanki, rude dziewczyny ogniste. I chciał tak naprawdę odpocząć, bo czuł, że przydałoby mi się trochę fluidu, który usunął promieniowanie z jego organizmu, trochę alkoholu, by wywalić z siebie emocje i nadmiar adrenaliny, ale tak naprawdę mógł sobie powiedzieć, me gustas, lubię to. Cześć czołem, witajcie na Siwych Sznaucerach, na kolejnej sesji z cyklu Witamy na Riden. W systemie Traveler. Ja jako mistrz gry, nazywam się Can i mój ukochany przyjaciel, niejaki pan Fox, który gra dzisiaj Kayenem Embrave'em, szpiegiem, który ma problemy ze swoją własną firmą, byłą firmą. Notabene... Znaczy, on... No,
On jeszcze nie wie chyba. Jakieś problemy ma, bo ktoś go próbował odstrzelić. Niestety nie było kogo przesłuchiwać. O to już zadbał odpowiednio ten, który upolował mojego przeciwnika, czyli dziwny stwór, wred. Ale możliwe, że faktycznie ktoś jednak mnie namierzył. Jestem jeszcze cicho. Tak, jesteś ciszej ode mnie, wychodzi na to. Och, o tempura amores. O kurcze. No i co mogę zrobić? Nic. To co, przekładamy sesję, nie? Przerywa cię. Dać głośniej możesz, ale... Próbuję już zrobić, co się da. Jak słyszycie, dodatkowo mój głos nawala. Albo nie słyszycie, bo jest bardzo cicho. Tutaj pisze Kejni, że masz na jednym głośniku jesteś. No i mikrofon przesuń po prostu. Nie, nie, to nie jest mikrofon. Bo tu piszą, że mono poszedłeś, bo jak na jednym słuchawce to faktycznie, więc... Kabel. Zmieniliśmy wtyczkę, ponieważ tamta trzeszczała, a nowa ma inny problem, widzę. Momencik. Teraz zatrzeszczałem jak cholera. Czy ktoś mnie słyszy? Jest, napisał okej. O, teraz jest dobrze. No i teraz jest dobrze, ale dopóki się znowu nie zepsuje nam ten. Okej, słuchajcie. Nie ruszaj niczego, nie dotykaj niczego. Stara zasada. Jestem załamany, pokrótce mówiąc. I tak zastanawiam się, co z tym zrobić teraz. Spróbujmy zagrać, a wy proszę dawajcie znać, co się dzieje. Jak będą problemy techniczne, wtedy podejmiemy decyzję. Na razie lećmy, nie? Dobrze. Poczekaj chwilę, bo mnie to kompletnie teraz wywaliło z wszystkiego. Opowiadaj coś, ty masz takie różne historie fajne. No tak, na zamówienie to tak nie działa niestety. Wiesz, ja to muszę być podinspirowany w ogóle. Więc tak, Sławek będzie teraz pewnie grzebał i zepsuje do końca nam słuchawkę albo cokolwiek dźwięk. Ja sam sobie solo prowadzić nie będę, bo jeszcze nie jestem na takim etapie jak Sławek w strzaskanym lesie. Ale z drugiej strony, gdybym ja prowadził sam sobie, to pewnie już miałbym duży statek kosmiczny i dzielną załogę, która pozwoliłaby mi rozwiązać wszystkie kłopoty. Czy ja muszę być pijany? Czy czasem to pomaga, przyznaję, ale nie jest to zbyt częste. Tak, tak. Ja tak nie potrafię bez inspiracji. Dalibyś mu to napisałby całą sagę w ten sposób. Mm-hmm, tak, słowo tylko dostałem od razu. Ja cię znam, słuchaj, mój drogi. Nie musiałeś tak bardzo, wiesz, aktywnie tego robić. Jak już Unglin przypominasz Antoniego Andersona, to jestem absolutnie za. Pod kapitanem Antoni. Andersonem, kurczę. Kiedyś może opowiemy historię Antonego? Ekipy. Nie wiem, czy Antony będzie chciał. Ukradnie ci fajki i na tym się skończy. Dokładnie. Dobra. Kajnisz, oj ty pochlebco. No dobrze. Ja się chciałem powiedzieć, Sławek, że też zwróciłem uwagę, że już prowadzisz przynajmniej tak dobrze jak Mercedes Critical Role'a, to jeszcze teraz masz paznokcie jak on. No, musisz chciałbym. Jeszcze być przystojny, musisz jeszcze przystojny być jak on. No, tego się chyba nie da tak łatwo zrobić. Nie mówić tego. Ja myślę, że pierwsze zbiory pieniędzy, wiesz, z tego pójdą na operacje plastyczne i wtedy zobaczymy. To wiesz co, mi tak samo trzeba by cycki poprawić. Dobra. Ale ty kim ty będziesz, proszę cię bardzo? Marisia nie ma cycków, daj spokój. Ej, każdy chce mieć, ja chcę mieć tak swoje. To było okropne, co powiedziałem. Bardzo wszystkich przepraszam. Ale tak pomyślałem sobie właśnie o Foxie jako mojej żonie w tym momencie. Dobra, zacznijmy sesję, bo się robi zbyt progresywnie. Naprawdę. My byliśmy... No dobra, przejdźmy do sesji. Właściwie co my robimy? Co my ostatnio robiliśmy? Ja udało mi się wyciągnąć... Nie, ja będę to powtarzał, bo ty próbujesz zanegować sukces mój. Ja przedostałem się przez cały
korytarz skąpany w makabrycznym i śmiercionośnym promieniowaniu. Wyniosłem setki kilogramów, czyli około 14 materiału rozszczepialnego. Zrobiłem to, czego te PiS, przepraszam, są też ludzie, którzy nie byli sobie takich słów, te pusie z jednostki najemnej nie były w stanie wykonać. Teraz wrócę i ja oczekuję, że ja będę tam hero. Znaczy zobaczymy, co oni zrobią, ale ja oczekuję. Znaczy, bo ja chciałem, żebyś ten wstęp, który był bardzo fajny, chociaż wy go pewnie nie słyszeliście do końca, ponieważ przerywało z tego, co słyszałem. Kurczę, mnie przerywało, nie wiem, o co biega. Starałem się jak mogłem. Świetny był ten wstęp, ale on miał się skończyć tym najazdem na ten namiot na środku pustyni, tak z góry. Mm-hmm. No to ci oddałem właśnie. No właśnie, ja tak myślałem, że ty to dokończysz, bo... A, to się nie dogadaliśmy. Myślę, że jak z tego kosmosu, który wziął nas Smart Fox, wracamy trochę na Ziemię z tym takim przybliżeniem, jak w filmach, prawda, że wiecie, te teleskopy są takie, że po prostu przeskakują po kilkadziesiąt razy przybliżenie od razu i jesteśmy idealnym po prostu rzutem oka na namiot z góry. No właśnie, to są dwa namioty, które tam stoją i gdzieś z oddali już słychać odflankowanie butelki i takie i podnoszenie butelek, stukanie się nimi. A jak przeniesiemy do namiotu się, to widzimy cały pododdział, który znajduje się w jednym miejscu. Widzimy takie aluminiowe stoły rozkładane turystyczne, na których jest trochę jedzenia i mnóstwo butelek, ponieważ pan porucznik Allers postarał się i ma nagrodę dla swoich żołnierzy. Wszyscy przybijają sobie tymi butelkami z radości toasty, a szczególnie oczywiście Kayanowi Embrave. Klepią go dziś po plecach. Klepią go po plecach. Gany! Gany nie ma. Gany pojechała do tego. Na pododdział. Wróciła do bazy. Inaczej może zastosować. Allers, panie poruszniku! Allers, odwraca się do ciebie i... No mów, co chciałeś. Pamięta pan, co mówiła Gany? Że chudy jestem. Chudy, ale... Byk! Tam goście za tobą. O, do byk, 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 byk. A jaki natomiast, miał ostatnio? Natomiast widzisz, jak Allers strząsa papierosa do popielniczki zrobionej z puszki po jedzeniu i widzisz, że jego ręce drżą. Zauważyłeś, że na jego twarzy pojawił się pot. Wygląda trochę bardziej blado, a może to jest tylko kwestia tej lampy, bo tu jest taka wiesz, diodowa lampa o temperaturze 4000 kelwinów, która powoduje, że wszyscy wyglądają trochę jak trupy. Ale Allers wygląda trochę bardziej i jest jeszcze bardziej spocony niż pozostali. Cieszcie się, chłopaki. To znaczy, że wcześniej wrócimy w bezpieczne miejsce. Jutro rano pakujemy obóz. Zaczynamy. A pojutrze rano wracamy do obozu. Macie jeszcze jakieś głowice do rozbezpieczenia? Tu jest, ja jestem już trochę podpity, podejrzewam. Jeden gościu podchodzi. Tu. Jeden z tych żołnierzy. Mam jedną, jeżeli chcesz, to... Ach, cholera, i spieprzył nastrój. Ktoś ci podaje kiełbasę taką dziwną, mówi: otwórz buzię, no, Kayen. Hap. A do tego z pełnymi tam ustami, jak gada, mówię: do takiej głowicy jak ty masz, to potrzebowałbym jakiegoś mikro śrubokrętu, żeby tam pokręcić, wiesz? Pociskać, to ja nie pracuję. Nie pozwalaj sobie. On pewnie ze zubożonego uranu jest. Z naciskiem na zubożony. Część ludzi to rozbawiło, inni właściwie nie zwrócili uwagi. Ty zwróciłeś uwagę, że z namiotu wychodzi lekarz razem z Allersem. Zostaje reszta tego oddziału. Szlak. Czyli ośmiu chłopaków. Ja się poklepuję. Dokąd dobrze. Tam cię łapią? Gdzie? Wracaj, musimy się ze mną, jeszcze się nie napiłeś. Poczekaj, muszę przewinąć małego. Tak mi się szczać chce, że mam żółto przed oczami. Zaraz przyjdę. Okej, wychodzisz, zostawiając ten zgiełk za sobą. Wychodząc z namiotu, automatycznie wpadasz w taką gęstą zupę wieczornego jeszcze gorąca. Już powoli czujesz ten nocny chłód, który nadejdzie taki... Tutaj nie jest bardzo mocny chłód, ale mimo wszystko. Ale jeszcze ta zawiesista, takie coś w powietrzu wisi. Lekarz podbiegam odchodzi do z alertem. Panie doktorze! Jak się on nazywał? Hjut? Hujt? Jakoś tak. Nazywał się Arandraż Sarati. A tam był jakiś chyba na chy. Pomyliłem chyba imiona teraz. Hojt to jest Allers, to jest porusznik. A, to jest Hojt, to jest Allers, dobra, okej. Okay. Ale coś tam podnosi, myląc jeszcze jako Ember. Panie doktorze, cholera, tu się nie pomylę. No, nasz bohater. Nie świętujesz? Podbiegam trochę, wiesz, od tego biegu i nadmiaru tego piwa, które jest pewnie toczone w ciężkich warunkach i z złymi grzybami.
Sorry, wróciło. Jak tam z panem porucznikiem? Idę mu dać... Po prostu damy mu jakąś kroplówkę. Zobaczymy rano. Nie wygląda to źle. Czytam głos, czy kłamie. Czy myśmy coś używali, pamiętasz do tego? Mhm, dokładnie tak. Pamiętam, że Gun Combat. Czy bo może być Persuade. Ja bym myślał, że bardziej Deception, bo to szukasz jakby... Albo Investigate, nie wiem. Ja bym dał Deception, jeżeli masz. Deception, dobra. Mhm. Na czym? Na intelekcie zdecydowanie. Dobra. No, 12. Mój drogi. Czujesz, że z jednej strony lekarz się niepokoi o Alersa, ale z drugiej strony, że on chyba nie ma większych możliwości, że tak powiem. Tak myślałem. Do Alersa się zwracam. Cholernie dziękuję, panie poruczniku. Dupę by mi przysmażyło, gdyby nie pana pomoc. Jesteś moim żołnierzem, podlegasz pode mnie chronić. Proste. Pierdolę, nie ma o czym gadać. Żołnierzem byłem tylko przez jeden dzień. Mogę spróbować pomóc. W jaki sposób? Arandrasze odzywa. Masz jakieś leki, tabletki przeciw promieniowaniu? Jak szybko trzeba mu podać? Za dwie godziny temu byłoby najlepiej. Ale czy na przykład za kilka dni też by pomogły? Pojutrze będziemy widzieć, jakie są efekty. Wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej. To nie była duża dawka, odzywa się Alers. Przestańcie pierdolić. Pan jest taki strasznie jak zwykle radosny. No szczęście, że powiedziałeś pan. A jeżeli mogę cię prosić, to nie jest twoje zadanie, żeby martwić się o moje zdrowie. Są ludzie w tym oddziale, którzy to mają robić. A ty masz iść i z tymi chłopakami wypić to, co tam mu zostawiłem i macie podreperować morale, bo było tu przejebanie przez kilka dni, a teraz jest lepiej. Więc super, dopóki pomagam, ważąc do jakiejś zapomnianej bazy, to mi się podoba, ale zanim wyszedłem z namiotu, jeden już mi wkładał kiełbasę do ust, a drugi pokazywał krocze, więc trochę się obawiam, że macie chyba mocny niedobór kobiet i przerzucacie się na szczupłych facetów, więc wolałbym jednak zostać może w pana towarzystwie. A tak szczerze, to oni się już dobrze bawią beze mnie. Poruczniku, chodźmy. Trzeba włączyć tą kroplówkę. Okay. Jak pan mi wyśle nazwy tych leków, czy czegoś, co mogłoby pomóc, spróbuję coś załatwić. Gdzie ci mam wysłać? Znaczy, ach, zapomniałem, że wy tu żyjecie, kurde, jak zwierzęta. Na kartce niech ktoś... Arandrasz mówi do ciebie, przyjdź do mnie za 15 minut. Tam, gdzie mam punkt opatrunkowy, siądziemy sobie. Sprawdzimy, jakie leki mam, by się przydały. A, mam się zgłosić do rejestracji na karcie. Mam 15. Bierze dobra. Porucznika, idą w kierunku jego koi. Jak oni mogą tak żyć? Bez sieci, bez komputerów, bez notowania tego wszystkiego w normalnej pamięci elektronicznej, a nie jak zwierzęta na papierze. I nagle pojawił ci się w głowie, przypomniało ci się, kurwa, ten twój komputer i ten telefon rozjebany na środku pustyni. Pamiętam. No ale teraz się przypomniały bardziej właśnie. No właśnie, zepsułeś mi humor. Przepraszam. 15 minut później u doktora, który włączył taką jedną lampkę, wiesz, taki snop światła padający na stolik. Na tym stoliku położył dwa metalowe pojemniczki o pojemności 30 ml. Po czym spośród jakichś tam swoich narzędzi wyciągnął jeden metalowy wojskowy pojemnik, otworzył go i wyciągnął stamtąd spirytus, który postawił na stole. Czy wy macie wszędzie pochowany alkohol? Jestem lekarzem. Myślisz, że to się przydaje. Rozlewa. Nie wątpię. Rozlewa do tego. Alersowi nic nie będzie, jeżeli nie wykończy go to bardzo szybko. A wygląda, że jest nieźle. Nazbierał i to więcej niż może. To się odbije na nim. Nie lubię długów. W takim wypadku powinien siedzieć w domu i nie wychodzić z niego. Jak obcujesz z ludźmi. Emberave, jesteś zaskakującą personą. Przyjechałeś na koniec świata, na pustynię, bo nie masz domu. Rozumiem, że rodziny w takim wypadku również, nie? Chyba mam, ale nie pamiętam. Nie pamiętasz, czy masz rodzinę?
Nie pamiętam, czy coś się nie wydarzyło. W sensie nie wiem po drodze. To już jest zamknięta karta. A czy to była jakaś trauma? Co spowodowało, że przestałeś pamiętać? Wybacz, lekarska ciekawość, nie musisz opowiadać. Brzmisz bardziej jak szpicel. Napijmy się. Zostawię to na razie dla siebie. On tam wychyla. Ja wypijam to, pewnie czujesz, że to taki spirytus medy, tak? O, wiesz co, on wali takim rzeczywiście technicznością, że tak powiem, ale to jest... Mogę mieć pytanie do pana? Możesz. No, w porządku. Znaczy, ja wiem, skąd pan wziął ten spirytus. Ciekawi mnie, czy nie mógł pan zostawić tego zwierzątka w środku w eksponacie, było przynajmniej na zagrychę. Nie wiem, czy mamy tutaj takie rzeczy w formaldehydach? Spokojnie. Powiem ci tak, jeżeli masz gdzieś dostęp, możesz zadzwonić do kogoś, żeby przesłali tego typu leki, to wyślemy żołnierzy, bo chętnie dla Alersa pojadą do kopalni, czy gdziekolwiek podrzucą te leki. To nie tak działa, nie to, że mam, ale jeśli jest planeta, która ma dostęp do jakiejś technologii mniejszej lub większej, na niej jest promieniowanie, to na pewno jest ktoś, kto posiada leki. Tylko trzeba do niego dotrzeć i go przekonać, żeby te leki dał, zapłacić mu lub w inny sposób uzyskać tylko, że je. Trudno nam to będzie zrobić, kiedy jesteśmy tysiące kilometrów od Chiruki i setki od najbliższego osiedla, którym jakakolwiek cywilizacja istnieje, prawda? Możecie mnie przerzucić z powrotem do kopalni, wrócę do Chiruki, spróbuję coś tam ugrać, no ale to będzie kilka dni. On rozlewa alkohol, kolejny kielonek, chwyta go i widzi, że tak uśmiechnął się jednym kącikiem ust. Wybacz, właśnie pomyślałem sobie, jak odpowiedziałby ci Alers. Brzmiałoby to mniej więcej tak. I to zaczął imitować manierę Alersa. Nie jesteśmy, kurwa, biurem podróży, Ember Rave. Co ty sobie wyobrażasz, że powiesz, że chcesz gdzieś jechać, tam podrzucimy? Kurwa, może jeszcze podusie pod dupę. Prawdopodobnie coś takiego by powiedział. Mam ciarki, powinien pan być aktorem. Byłem. Na studiach byłem w kółku teatralnym. Zresztą Król Lir. Byłem za młody, żeby grać tą rolę. Znasz tą sztukę? Tak, to jest taki facet, który miał dużo tych lir. Mniej nie? Więcej. A. Słuchaj. Jesteśmy tutaj na zasadzie siedzenia na beczce prochu, a osoba, do której przyjechałeś, ma głęboko posuniętą paranoję. To, że cię Alers wziął, musiał mieć jakiś bardzo szczególny powód. I trochę nie dziwię się tego, co mówiłeś, że Kotte wysłała cię od razu tak daleko od siebie. To nawet mnie śmierdzi. Jeżeli powiesz, że tylko chcesz podskoczyć gdzieś i przywieźć leki, wiesz, jak to się skończy? Lepiej z tym po prostu nie zaczynaj. Dobra. Prześpij się. Chłopaki będą balować, dopóki nie zażygają całego piasku w okolicy i nie wypiją wszystkiego, co im Alers postawił. Kotę zabroniła alkoholu i tylko w szczególnych sytuacjach zezwala go wydać. Dałbym sobie rękę obciąć, że dokładnie to powiedziała Alersowi. Że może dać im alkohol, jak wyciągną głowicę. Znaczy materiał rozszczepialny. Materiał rozszczepialny by dostaliśmy. Pan sobie zdaje sprawę z tego, ile to jest warte? Tak, jakieś półtorej roku na tej pustyni na nas. A czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że sprzedaż materiałów rozszczepialnych nie tylko według prawa Trzeciego Imperium, ale również Konfederacji Voidi jest jednym z większych przestępstw? Cóż, prawdopodobnie występowanie przeciwko prawowitej władzy planety, napadanie na farmy wiatrowe leżące na granicach, również myślę, że Kotte się tym nie przejmie. Patrzy bardziej na zasadzie, że jej ludzie są głodni, potrzebują schronienia i sprzętu, żeby się bronić. Możliwe, nie znam tu realiów, ale z doświadczenia wiem, że są całe grupy i organizacje, które zajmują się takimi jak wy. Dopóki atakujecie farmy wiatrowe, to lokalsi co najwyżej będą się wściekać albo nawet będą próbowali was ubić, a tu podejrzewam, nie ma nikogo takiego, kto by mógłby z wami sobie poradzić. Ale kiedy bierzecie materiał szczepialny, z którego można, ten już jest uzdatniony i wzbogacony, zrobić broń nuklearną, to już nie jest napad na farmę wiatrową. Ja tylko mówię. Ja tutaj tak długo nie zostanę. Też mi się to nie podoba. Muszę spotkać. Też mi się to nie podoba.
Jeżeli możesz coś z tym zrobić, to zrób, ale ja się nie postawię w tej sprawie. Nie zrozumiał mnie pan kompletnie, ale ja tylko informuję. W takim wypadku, podnosi trzeci kieliszek, dziękuję za informację. Mm. Okej, okay, tnijmy to. Ty lądujesz w swoim łóżku. To jest taka, ten namiot jest podzielony na sekcje i w twojej sekcji jest 8 polowych łóżek ze skrzyniami po prostu na sprzęt, z jakimś stołem i z kilkoma krzesłami. To jest bardzo pierwotne i właściwie jest na piasku zupełnie postawione, więc wiadomo, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek umycie się, no to musiałby się co najwyżej wyszorować piaskiem, być może tyle wody przystępnej, dostępnej takiej do mycia jest tyle, że możesz umyć twarz, ręce i zęby być może. Kiedy położyłeś się spać, słyszałeś jeszcze odgłosy balowania w namiocie, który jest zaraz obok, w tym takim mniejszym nieco służącym jako mesa. A potem wszystko zaczęło ginąć pośród twoich snów. Zaczęły się mieszać ze sobą wspomnienia, zaczęła się mieszać miejsca i ludzie z czasem. Na przykład pojawił się Kristot już tu na pustyni w mundurze majora, który mówił ci, znaczy mówił tam ludziom, że sprzedamy tą broń i zbudujemy z niej bombę. Będą musieli nas posłuchać. I z tyłu, prawda, doktor, który mu klaszcze. Słyszałeś zajeżdżający samochód na zewnątrz. Nawet przebudziłeś się przez chwilę. Trzaskające drzwiczki i głośne dźwięki. Kurwa, co tu się dzieje? Przywiozłam rzeczy. Odbierajcie. Słyszysz, jak na łóżko obok przynoszą kogoś, zrzucają go, który mamroczy. Dobrze się czuję. Zabij się, kurwa, idziesz spać. Chuj. Przykrywają go tam śpiworem. On odwraca się na drugą stronę. Po chwili czuje, słyszysz, jak wymiotuje pod koje. Odwracasz się na drugą stronę. Zasypiasz z powrotem. Słyszysz jeszcze gdzieś dźwięk jakiejś muzyki. Masz wrażenie, że ktoś wyciągnął instrument i przygrywa sobie na nim. Po czym w twoim śnie twój śpiwór zaczyna oplatać cię, jak jego śmiornica, jakby próbowała zamknąć się w swoim uścisku. Zdajesz sobie sprawę, że uciekając przed nim jesteś już na samej krawędzi łóżka, tak że prawie z niego spadasz. I w tym momencie słyszysz głos. Przestań chudy, zaraz się zjebiesz. Chodź tutaj. Nie tyle jechałam czasu, żebyś teraz ode mnie uciekł. Czujesz na swoich ustach wilgotne usta drugiej osoby. Śpisz? Przestań. Czujesz alkohol, słuchaj. Otwierasz oczy, a w łóżku z tobą leży Gani. Jest już bez górnej części munduru, wionie alkoholem, ma taki niebezpieczny błysk w oku. Wszędzie jesteś chudy, wkłada rękę gdzieś pod twój materac. Dobra, już tak, poczekaj. Wszystkie chwyty samoobrony, które znam, żadnych. Kompletnie. Na drugim łóżku. Ona jest sierżantem zawodowym, tak? Coś w tym stylu. O, Jesus. Na drugim łóżku odwraca się ten pijany na drugą stronę i bełkocze coś tam. No, przesuń się trochę na środek, bo zaraz spadniesz, naprawdę. Pani sierżant. Nie mów mi pani sierżant, mów mi Vera. I zamknęła twoje usta pociskiem. Po całunku. Dobra, już kompletnie nie mam argumentu w tym momencie. Rano, kiedy wychodzisz z namiotu... Ależ Vera! Ależ... To jest ostatnie, co powiedziałem. Rano, kiedy wychodzisz z namiotu, widzisz... Wiesz, wychodzę szerszy dwa razy niż jestem. Tak. Przy stoliku siedzi dwóch żołnierzy, są bez koszulek. Ręczniki mają na tym, na karku. Golą się na sucho, nie wiem. Jeden tak patrzy. Patrz! Wstał! Bo ma Quasimodo. Nie, Quasimodo to był ten z garbem. To jest ten, Don Juan. Jaki Don Juan? No on był taki, że kobiety nie mogły mu się ten... Gan jest kobietą? Rozmowa toczy się w tym, na tej zasadzie. Zły Janek. Zły Janek szedł na tak dokładnie. Zły Janku, tęskniliśmy za tymi komentarzami. Dzień dobry. Dobrze, ban, do widzenia. Fajnie, że wpadłeś. Pluskiew, z panu Janka. Tak. Wiesz co? Jak oni tak komentują, tutaj Don Juan, znaleźli się literaturoznawcy. Jeżeli tak samo znacie się na broni, to wolę, żebyście mnie nie bronili.
Wczoraj cię nie broniliśmy. Gani zapytała, gdzie jesteś, od razu powiedzieliśmy. No, nieprzypadkowo ma naszywki zwiadowcy na mundurze, nie? Prawda, prawda. No słuchaj, no, ja miałem szczęście z Gany, wy ze sobą, każdy zadowolony. I tak patrzą po sobie, na ciebie. Nie wnikam. I rzucają się naraz w twoim kierunku. O, kurwa. Pierdol na przywitanie. Słuchaj, dostajesz tak. Jeden ląduje się w twoje kolana, barkiem. Słuchaj, powiedz mi, czy oni atakują mnie na poważnie, czy to są żarty? Na razie wygląda to bardziej jak takie sztubackie żarty. Dobra, bo nie chcę od razu im przypierdzielić cyberlęków. Chcesz się bronić jeszcze, rozumiem? Nie, jeżeli to jest sztubackie żarty, to bronisz tak, żeby nie zrobić jakiejś krzywdy. Jeżeli przesadzą, no to wiesz co zrobię? Po prostu zwyczajnie w świecie zacisnę dłoń na którymś z nich i zacisnę cyberrękę, no przecież chłopa wygnie w pół od razu. Słyszysz głos gdzieś z góry, słuchaj takie aj, tak żołnierza, a drugi cię, prawda, próbuje gdzieś złapać w pasie i mocniej cię zacisnąć, a tymczasem z góry słyszysz głos lekarza. O, dobra zabawa, znaczy, że żołnierz ma, jest w niezłym morale. Porucznik będzie zadowolony. Oni przestają, czy dalej? Nie, oni tak gdzieś zaczynają się odczepywać z tego piachu. Jesteś, kuba, wszędzie piach. No, we wstaję. Włosach, w uszach, wiesz, całe jesteś. Chłopaki, po pierwsze, na pierwszej randkę tylko za rękę chodzę, po drugie, nie na piasku, bo się zatrzeć można. Co, on coś wie o zacieraniu, mówi ten drugi. No, wracają do swoich, wiesz, czynności porannych. Tymczasem z namiotu wychodzi Alers. Jest kompletnie blady. Podglążone oczy. Rozgląda się po otoczeniu. Kurwa, zbierać się mi. Zbiórka za 5 minut. W pełnym umundurowaniu. Tak jest, poruczniku. Z namiotu od niego wychodzi Vera Nova, czyli Gani. No to... rozładuję tył, zrobimy balon, tak żeby zapakować wszystko jak popadnie. Zrób tak. I idzie w kierunku tego Hammera, którego mają, natomiast odwraca się w twoją stronę i puszcza ci oczko. Tak zupełnie, wiesz, mimochodem i prawie ledwo zauważalnie. No ale patrzyłeś. Co, rozglądam się, czy ona czegoś mi zwraca uwagi, jakiś, czy coś jest jakaś zasadzka, czy coś. Nie wygląda na zasadzkę. Widzisz, jak z namiotu... Pokazuję jej. Wszystko w porządku. Z namiotu wychodzą ludzie, wiesz, zaczynają zbierać jakiś tam swój sprzęt. Zbiórka, która się pojawiła, znaczy, która się odbyła, tak jak poprosił porucznik Allers, była tylko po to, żeby poinformować, kto i w jakiej kolejności zabiera się za rozbieranie wszystkiego w obozie, gdzie to ładujemy i informacje, że będziecie jechać w nocy, jak będzie chłodnie. I co trzeba zrobić? No i na dobrą sprawę, bo bez większego gderania żołnierze zabierają się za pakowanie rzeczy. Czy ty... Przydzieli mi jakieś zadanie? Wiesz co, dostałeś zadanie normalnie. Masz po prostu pomóc pakować ten sprzęt, który zostanie przeniesiony do pojazdu. Z tyłu została otwarta taka wielka... taki kawał tego pojazdu i napompowany taki wielki balon jakby, który jest... do dopakowania. Zrobiłaś taka ciężarówka z tego pojazdu po prostu. W środku to oczywiście zrobiła Gunny. Ładujecie sprzęt. To trwa przez większość dnia. Jecie jakieś dziwne rzeczy. I na dobrą sprawę takim późniejszym popołudniem zaczynacie przygotowywać się do wyjazdu. Ostatni gdzieś tam posiłek wydany został w samochodu. Okej. Okay. Jadą trzy wozy. Gunny, prowadzisz z przodu zwiad. Dwa kolejne. W środek wkładamy to, co mamy z towarem. Tam proszę cały zespół, który będzie jechał, żeby był pod pełnym uzbrojeniem. Przesuwamy się w stronę bazy. Jutro rano będziemy mogli odpocząć, a dzisiaj pełna uwaga. Czy Gunny jest prawą ręką Allersa? Gunny jest... Boże, jak się nazywa? Gun sergeant czy jakakolwiek. To jest taka jedyna stanowisko w kompanii. To nie jest taki sierżant plutonowy, tak, tylko taki... Tak. Jakby to powiedzieć. Chyba ty się znasz na wojsku, masz tactics może? Postać nie. To musiałbyś kogoś zapytać. Jakieś kontakty, to tyle, co mógł się tak zwykły człowiek dowiedzieć, bo to musiałbyś kogoś zapytać o to, wiesz, po prostu.
Bardziej mnie interesuje, czy zauważyłem, że ktoś poza Alersem jeszcze jest wydającym rozkazy, czy tylko on i Gany właśnie. Gany nie wydaje rozkazów. Żadne, nie ma do grupy ludzi swojej, ani nie nic nie ma wydaje? Nie ma, takie nic się nie pojawiło w tym momencie. Znaczy ona, okay. W momencie, w którym jechaliście pojazdem, to może tam było coś więcej. Dobra, więc co, mi się wydaje, że to, co się między nami w nocy wydarzyło, te wszystkie fizjologiczne sprawy, to jest coś, co w teorii zbliża ludzi, tak przynajmniej się nauczyłem w środku swojej pracy, więc chciałbym z nią porozmawiać na zasadzie, może trochę koślawo, fajnie było wczoraj, ale mam kilka pytań. No tak wiesz, w połowie prawie jadła coś z menażki, w połowie tak zaczynała. Matka z tobą na ten temat nie rozmawiała? Na temat tego, kto dowodzi w kompanii najemnej, nie zdarzyło się. A, myślałem, że o co innego pytasz. A nie, nie, nie. No, seks i penetracja to nie jest coś, co mnie przeraża. Nie wiem teraz, sprawa. Kurwa, chudy, ja pierdolę. Patrzę nie rozumiejąc to. Dobrze, mam poczekać? Czy pytania łańcuchowe? Nie, pytaj, pytaj. Co ci mogę odpowiedzieć? Nie chcę gadać z Alersem. Dupę mi uratował wczoraj i nie wygląda na najlepszy stan, a dodatkowo się strasznie wkurza, jak zagaduje go o to. Ale się zawsze wkurza, pamiętaj o tym. Mm-hmm. Jak jest wkurzony, to znaczy, że jest przytomny. Jak zaczyna być naprawdę źle, zaczyna tracić kontakt z otoczeniem. Mm-hmm. Jeszcze nie widziałem, żeby stracił kontakt z otoczeniem. No to mnie martwi, że jakbyś tak, nie wiem, że... Ach, mniejsza z tym. Bardziej mi chodzi o coś innego. Czy my teraz jedziemy, możesz mi powiedzieć, w kierunku głównej bazy do Major Kote? No. Mhm. Wracamy do reszty oddziału. A jest szansa, żeby z szefową pogadać? Czy mam zapomnieć? Znaczy, po tym, co słyszałam, co tu zrobiłeś, myślę, że może coś takiego wystąpić. Tylko ja nie wiem, czy byś chciał naprawdę rozmawiać z Kotę. Ona raczej nie przepada za ludźmi, z którymi nie była w boju na przykład. Jeśli wiesz, o czym mówię. Pera, to nie jest kwestia tego, że ja chcę czy nie chcę, ja muszę. Znaczy, to skomplikowane. Rozumiem, po to tu przyjechałeś, no. Mm-hmm. Okej, nie ma z tym żadnego problemu. Słuchaj, jak tylko poprosisz Alersa, myślę, że szepnie słówko za tobą. Zresztą, będziesz na miejscu, możesz spróbować ją sam zaczepić. Lepiej tego nie rób. A z tobą wspominki z czasów wojny... Walczyłaś tutaj, czy potem się przyłączyłaś? Walczyłam. Byłam wtedy głupia i młoda. Nie wiem, czy dziś jak bym to zrobiła. Jak to wtedy byłaś młoda? Głupia jesteś dalej, ale nie wyglądasz na starą. No, jesteś kochany. A w głowie zatwarzam, kurde, to faktycznie ten tekst działa. Tak mnie uczyli. To strasznie miłe. Zupełnie bez sensu, co mówisz, ale strasznie miłe. Ej, ale nie myślisz sobie chyba, że nie wiem, coś, zakochałam się w tobie, coś w tym stylu, nie? Gany, ja właśnie przygotowałem, jakby ci to powiedzieć, prosiłem jednego z żołnierzy, tego mechanika, no nie, ten taki blondyn wasz mechanik, żeby nakrętkę, nawet powiedział mi, jakie palce masz, wyszlifował, bo nie mam nic na obrączkę innego, chciałem ci dzisiaj prosić o, no kurwa, Widzisz ten niepokój, który się pojawił na jej twarzy, wycofanie od razu, wiesz, zbliżenie tej manierki do ciała, jakby miała służyć jako, nie wiem, zbroja. Okej. Dobre. To było dobre, chudy. Ja ci powiem w ten sposób, ja miałem takiego kumpla, tam gdzie służyłem, który, jak mu się podobała laska, to podchodził, mówi, przepraszam, pani jest tak piękna, że chciałem panią pożyć o rękę, mieć z panią dzieci. A potem mówię, w sumie to chodzi tylko o te ruchy. Ja i tak byłem delikatny. Wracając do tematu, czy służyłaś w armii której? W III Imperium czy w Wojdy? Walczę z Kotę od początku, gdy to przybyłam. No ale ja nie wiem, gdzie ona walczyła. A, walczyliśmy dla Wojdy. Lokalne siły samoobrony. Lokalne siły samoobrony. Cholera, to będzie dziwne, ale zapytam, żebyś nie wzięła mnie za jakiegoś szpisa. Naprawdę to na własną rękę robię. Opowiedziałabyś mi o tamtych dniach? Widziałaś coś, co było niepokojące? Jak to się stało, że walki się skończyły? Po prostu? Wy się szarpaliście jak dzikie psy na tej pustyni. No dobra.
Powiedz mi, co chcesz z tym zrobić, a czy co ty potrzebujesz z tego? Nie, żebym to, wiesz, mogła sprawdzić coś, ale chciałbym to usłyszeć od ciebie. Vera, ale jak ci powiem, to mi uwierzysz? Powiedzmy, że od razu nie uznam cię za idiotę. Czy kłamcę. Od 3-4 lat spierdalam przez pół Konfederacji Wojdy, bo próbowali mi odstrzelić łeb. O. Na tej pustyni już mnie wytropili i też próbowali mi odstrzelić w łeb. Dosłownie chyba 4 czy 5 dni temu. Nie do końca policzę ci teraz. W to wierzę, nie ma problemu. Mhm. Pracowałem dla ludzi, których nawet nie słyszałaś, na innych planetach i dla organizacji, których być może kojarzysz. Coś ci mówi WCIB? A powiedz mnie, jako mistrzowi gry, co to jest? No to jest ta organizacja łącząca wywiady w Wojdy. Ona ma dużą szansę, że... O, bardzo dobrze zna. Ona tak wzięła, jak powiedziałeś to do WCIB, ona tak wzięła tą łyżkę, tak... No to kurwa, już rzeczywiście straciłam. Straciłam... Boże, brakuje mi słowa. Humor czy zainteresowanie? Nie, chęć do jedzenia. Rzuca tą menażkę taką zamkniętą gdzieś na piasek. Pracowałaś dla nich? Dla nich też. No skurwysyny. Znaczy ty skurwysynu. Uśmiecham się. Jeżeli ktoś tak robił nas w chuja bardziej niż nasz rząd, to tylko koledzy od was. Jeżeli to ci pomoże, to mnie wtedy tam nie było. Bardziej denerwuje mnie to, że w ogóle do nich przystałeś. Przecież to łajzy pierwszej wody. Są kłamcy, jestem którzy sprzedzą własne... Jestem łajzą pierwszej wody. Matkę też mi sprzedał. Być może to nawet zrobiłeś. Nie, tego nie zrobiłem. Powiedzmy, że próbuję się dowiedzieć, jak naprawdę skończyła się ta wojna, a nie skończyła się tak, jak ludziom wmawiają. Wy powinniście coś więcej wiedzieć. Może coś więcej wiecie, nie wiem. Trochę błądzę. Widziałaś Wojdich? O tym chcesz rozmawiać. O wysokich skurwysynach. Widziałem. Oczywiście, że widziałam. Nie wiem, jednych. Jest ich więcej? Chyba tak. Tak samo jak wy przyjeżdżaliście po rzeczy, po prostu jak po swoje, tak oni czasami przychodzili. Vera, posłuchaj, jak się śledzi przebieg tej wojny, to co by nie mówić o was, biliście się z nimi zawzięcie, ale nie mogliście tego wygrać. To jest trzecie imperium. Oni już dokonywali, szykowali się do desantu, na orbicie mieli kilka ciężkich eskadr, wszystko przygotowane. Wiem. Na dole byście się jeszcze bawili trochę w partyzantkę, tyle by się dało i nie byłoby tak, jak teraz, że siedzicie na pustyni za szyję, nic z ich technologią. Wiemy. I nagle wszystko się kończy, zamyka, a Wojdy wychodzi z tego obronną ręką. Ale to się wydarzyło nie tutaj. Mhm. Były rozmowy w Chiruki. No to wszyscy wiedzą, że były rozmowy. Potrzebuję chwilki przerwy. Dobra. Okej. Okay.
i już jestem. Moje gardło jednak nie za bardzo wytrzymuje. Okej, chudy. Powiem ci, jak było wtedy. Siedzieliśmy zakopani w piasku. Czekaliśmy na kolejny ostrzał orbitalny. I wtedy przyjechali twoi kolesie. A z nimi przyjechał ten wysoki, taki niebieski. Widziałem go wtedy pierwszy raz. Jak się okazało, nie ostatni. Powiedział nam, że jedziemy na południe. Szybkim wypadem bierzemy wszystkie wozy. Mamy dotrzeć do miejsca dowodzenia. Ruszyliśmy na południe i rzeczywiście tam, gdzie wskazał, znaleźliśmy mobilną bazę imperialną. Wpadliśmy tam do środka, nie byli do nas w ogóle przygotowani. Rozpieprzyliśmy wszystko, co tam było i wzięliśmy te materiały, które wskazali. Pakowaliśmy wszystko do worów, po prostu zrzucaliśmy komputery, sprzęt, wszystkie wydruki na plastiku, które były. W ten sposób po raz pierwszy widzieliśmy go. A potem przyjeżdżał jeszcze kilka razy. I zawsze po prostu wchodził, nie odzywał się, spoglądał na nas, a my czasami szliśmy jak głupi po prostu do przodu. Potem zastanawialiśmy się, czy padły jakieś rozkazy, czy ktoś w ogóle nas o czymś informował. Nie wiemy. Taki był. I zdaje się, że próbowali coś osiągnąć. I ostatniego tygodnia wojny byliśmy niedaleko, aż pod Galbi. Wpadliśmy do miejsca, gdzie zatrzymali się jakieś szychy. Mieli solidną obsadę. Przebiliśmy się przez nich jak złoto. Nie wiem, skąd wiedzieli, że oni tam w ogóle są, byli tak dobrze zakamuflowani. Wpadliśmy do środka, wyciągnęliśmy takie walizki, wiesz, z takim nowoczesnym sprzętem. Tam było w cholerę różnego rodzaju czujników, jakichś, jakby czegoś szukali, wiesz? Mhm. I wszystko to zabrali automatycznie, po czym w którymś momencie ten typ, ten wysoki, Wojdi znaczy się, wszedł do pomieszczenia i powiedział tym twoim kolesiom: to dzisiaj już załatwione. I on zniknął razem z wszystkim. Spieprzali stamtąd, jakby w ogóle nie mogli tam być na dobrą sprawę. A wieczorem przyszła informacja o zawieszeniu broni. Wszyscy zaczęli się wycofywać, łącznie z kontyngentem Konfederacji Wojdi, który tutaj wylądował. Spieprzali z tej planety po prostu błyskawicznie. Bez żadnego powodu, bez żadnego wytłumaczenia. Zostawiając sprzęt, zostawiając wszystko? Wszystko, zostawiając nas. I potem spotkaliśmy nawet trochę tych ludzi i rozmawialiśmy z nimi i pytaliśmy na przykład, jak to jest możliwe, że pakowaliście sprzęt i wysyłaliście swoich ludzi, wiedząc, że wy tu zostajecie. Pakowaliście statki tyle, ile dało się zapakować w krótkim czasie i żeby mogły wystartować. I robiliście to wy i zostaliście na tej planecie. Nie staraliście się dostać do środka, to wy odpowiadaliście za pakowanie tego wszystkiego. Odpowiedzieli mi, że nie wiedzieli, czemu tak jest. Że po prostu chcieli to zrobić, robili to, to było mocniejsze od nich. Nie pamiętają, żeby były takie rozkazy, nie pamiętają, żeby było coś o tym mówione. Nic w papierach nie pozostało. A potem okazało się, że nie możemy się zbliżać do swoich ziem. Jarik oficjalnie się od nas odcięło. Jarik? Jarik to jest wojdańskie miasto na północnej hemisferze planety. Odpowiednik Chiruki, tak? Jakby. No, jest znacznie mniejsze, ale tak, to jest duże miasto. Jest wojdańskie. A to, co zostało na pustyni, ten sprzęt, który tutaj był, wydawał się, że nikt go nie używa. No, całe kompanie stąd wyjeżdżały. A my myśleliśmy, przecież to chyba nie jest koniec wojny. Coś się musiało wydarzyć. Może przegraliśmy i zaczęliśmy zabezpieczać tak dużo sprzętu i tak dużo lokalizacji, jak się dało, wycofując się. Tylko z czasem okazało się, że rzeczywiście wojna się skończyła.
W Jarik nie było już nikogo z głównodowodzących, żadnego dowództwa wojdańskiego. Twoi koledzy z wywiadu się już nie pojawili. Wysocy wojdanie też się już nie pojawili. Ale jedno ci powiem. Wywiad i ci wojdanie kradli rzeczy, zanim dowództwo armii mogło na nich położyć ręce. I to wszystko, co kradliśmy, te wszystkie punkty, które atakowaliśmy w rajdach, były jasno wskazywane przez nich. Atakowaliście tylko punkty Trzeciego Imperium, tak? I to naprawdę wchodziliśmy głęboko w ich strefy. Omijając... Ale tylko Trzecie Imperium, nie swoich. Nie wiem. Czasami to były miejsca, gdzie byli cywile po prostu. Nie wiem, kim byli, ani czym się zajmowali. Wywiadu się nie pytało. Nikt tego sprzętu nie rozpoznał, co zgarnęliście? Pamiętasz jakiegoś napisu na nich, tabliczki znamionowej? Nie wiem, może logo sprzętów, co wątpię, ale może... Czy ono coś pamięta? Nie, ale to było coś związane z astrolokacją. Astronawigacją? Ja już nie pamiętam. To powiedział nasz technik, że jak wytycza się możliwe trasy skoków statków, to używa się tego rodzaju sprzętu. To co oni z nim robili na planecie? Vera, nie wszystko tu rozumiem. Większość tego nie rozumiem, ale myślę, że cholernie mi pomogłaś. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, ale ci to powiem, że może nie byłaś jedyna, ale razem ze swoim oddziałem chyba skończyłaś tę wojnę. Może było was więcej, a może właśnie wasz oddział zdobył coś, co przerwało. Tak mówisz, chudy? A co, nie myślisz, że tak było? To ty jesteś żołnierzem, nie ja. To powiedz mi, czemu ciągle siedzę w tym piasku i nie mogę wrócić do domu. I nikt nie mówi o mnie dobrze, ani nie mam medalu za to, że skończyłam tę wojnę. Słuchaj, gdyby Kajen był normalnym kolesiem, jeśli chodzi o emocje i to wszystko, to pewnie by teraz ktoś to w ładne słowa ubrał, ale on wali prosto z mostu. Jesteś expendable, jesteś nieistotna, a przede wszystkim jesteś zagrożeniem. Wy tej planety nie opuścicie. Przestaliście być potrzebni. Wiesz, że na początku i trochę później wielu z nas odchodziło. Udało się im? Kradliśmy cywilne ciuchy. Uciekali gdzieś do ludzi. Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Chcesz opuścić to miejsce? Nie, ja już... Mam tutaj ludzi, którym ufam i z którymi już spędziłam tyle czasu, że... Poczekaj chwileczkę. Pozwól mi zadać pytanie do końca. Chcesz opuścić to miejsce? Chcesz zobaczyć inne rzeczy? Chcesz się być może zemścić na tych, którzy to zrobili? Czy chcesz już zostać na tej planecie i żyć po swojemu? To nie jest złe życie, ale... Czy Vera chce opuścić to miejsce? Czy Kajen próbuje sobie znaleźć się patcha? Jak zinterpretować ten rzut? Nie chcę, chudy. Nie chcę stąd odchodzić. Chciałabym tylko, żeby przestali na nas polować. To chyba niemożliwe. A przynajmniej w tym rozdaniu. W takim razie, co znaczą życzenia? I to pytanie. Skoro coś jest niemożliwe. Dobra, koniec pierdolenia. Zjadłam. Idę się wysrać, a potem jedziemy. Wszystkie, wiesz co, sobie staram zapisać wszystkie uwagi, jeżeli mam na czym, kurde, kompa mi rozpieprzyli, banda. No właśnie, usług. Masz na czym? Nie, nie mam. Znaczy, chyba tu zgarnę od pana, ten doktora, długopis, ołówek na przykład, ołówek byłby lepszy, kartki papieru, żeby to wszystko zanotować. Sarati. Jak nie, to będę po prostu powtarzał i zapamiętywał, wiesz, jak znowu jakąś sztuczką mnemotechniczną, jakimś rzymskim pokojem, kurde, poustawiam sobie to wszystko. Sarati wyciągnął taką... zszyty taki plik wydruków, wiesz, z tabelkami do wypełniania o pacjencie tam, czy o badaniach jakichś krwi, czegoś takiego. Nie wiem, może to na odwrotnej stronie jest trochę pustego miejsca. Zajebiście, wystarczy. Dał ci ołówek.
Słyszałeś, że kiedyś był problem z tym, żeby na statkach kosmicznych nieważkości używać normalnych piór i długopisów? Mhm. Specjalne projekty były, nawet do dziś projektuje się tego typu urządzenia. A, rozumiem. Podobno to było najłatwiejsze rozwiązanie. Pokazuje na ołówek, który ci dał. Tak, u takich nacji, które miały w dupie bezpieczeństwo lotów. A wiesz, czemu się ołówków nie używało w tych statkach? Bo się grafit kruszy. Ale to nie jest grafit. Troszkę oni wiedzieli coś więcej. Coś innego być może jest używane. Dobra, okej. Okay. Pakujecie się wieczorem, już jak się zrobiło ciemnie, pakujecie się do tych wozów. I masz do wyboru tak naprawdę. Albo pierwszy wóz, w którym jedzie Gunny, który jest zwiadowczy, albo trzeci, w tym, którym idzie głównie sprzęt tak naprawdę i tam chyba dwóch żołnierzy, bo ten środkowy... Bezimiennych. Słucham? Bezimiennych, rozumiem, takich... Tak, 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 dokładnie. Jadę z Gunny. Czyli jedziesz z przodu. Okej. Okay. Do tego samego pojazdu wchodzi kapral Sangari, ten, którym jechałeś w tą stronę, ale Alers staje tam. Gdzie, kurwa, kapralu? Na drugi wóz. No, kurwa, jebala, myślałem, że się ukryje. Masz magazynek załadowany? Tak jest, panie poruczniku. Sprzęt gotowy? Tak jest, panie poruczniku. Wyszczany? Tak jest, bo kurwa szczania w czasie jazdy to nienawidzę. Tak jest, panie poruczniku. Poszedł na drugi wóz. Na drugim wozie ustawiony jest na górze po prostu to działko standardowo. Teraz nie macie tam, gdzie Gany jedzie. I ustawione jest, okna są po prostu strzelnicze, takie są zrobione, że są gumy wstawione, w które się stawia po prostu karabin, wiesz, normalnie można ładować po prostu przez okienka. Niewielki wziernik na takie kamie strzelania. Nie, biorąc pod uwagę, że mnie rozbroili, to ja postrzelam chyba, nie powiem z czego. W ciszy, spokojnie jedziemy przez całą, tam przez północy, docieramy na miejsce, bez żadnego gadania, wyspać się póki się da, bo nie powiem wam, że w oddziale nie dostaniecie zaraz przydziałów. Wiecie, jak miejscowi będą na was patrzeć. Kurwa, że leniliście się, kiedy umieraliśmy tutaj w tym syfie. No, głównie Kajen, mówi Alers i wygląda nieco lepiej. Taki jest dziarski, wiesz, taki bardziej, może się bardziej poci niż zazwyczaj. Pakuje się do drugiego samochodu. Do ciebie podchodzi lekarz. Dałem mu coś na wzmocnienie. Ale wygląda nieźle. Nie powiem, z czego to już było. To już było strzelane nocą. Po tym promieniowaniu to ślepaki. Okej. Okay. Konwój rusza. W środku masz tak samo, to już nie jest takie leżące miejsce, to troszeczkę inny pojazd. Masz po prostu takie niewygodne siedzonko, do którego możesz usiąść, możesz się nawet przypiąć do oparcia, tak żeby w miarę równo było. Dupa boli już po dwóch godzinach. Gunny jedzie na krześle obok kierowcy. I zazwyczaj sięga po radio. Głównie słyszysz Alersa, który do niej nawija. Jesteście gdzieś dobre 150 metrów przed resztą kolumny. I to wasz samochód jest samochodem zwiadowczym. Wszystkie też informacje Gunny zaczynam przerzucać do tyłu. Po drodze plecak otwiera jeden z żołnierzy, który jedzie z wami. Rozdaje rzeczy do picia, do jedzenia. Nie ma tematu. Jest w porządku. I tak było gdzieś do godziny drugiej nad ranem. Bo może pierwszej. Bo zrobiło się spokojniej, samochodem rzucało, on uderzał, ale gdzieś tam ten sen udało się gdzieś przykimać. Lekko oprzeć się o burtę, złapać troszeczkę snu. I nagle radio zaczęło szczekać. Najpierw zaczęły się jakieś takie przebitki, że nie wiadomo było, co się dzieje i usłyszałeś, że Gunny rozmawia z kierowcą. Kurwa, co jest grane? Te wzgórza tutaj, wiesz, musimy wyjechać, pojedźmy prawą granią, wyjedź na Mulden. Nie da się, czekaj, znajdź tam drogę. Wiesz, takie rozmowy gdzieś przez sen słyszysz. I samochód zaczyna się wspinać, czujesz to, bo napięło się twoje szelki, gdzieś jak ruszyło cię do przodu. Zaczyna się wspinać i coraz wyraźniej słychać radio, które Gunny gdzieś tam podkręca. W którymś momencie wybudza cię to od razu, w radio słychać strzały, po prostu takie regularne ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ciś w tle. To się od razu budzę. I słychać do tego głos taki mocno gdzieś tam krzyczący. Atakują perymer 12, atakują południowy wschód. Ostrzał, duży ostrzał. Słuchajcie, wyślijcie wsparcie. Wsparcie nie może dojść. Jesteśmy przygwożdżeni ogniem. Skąd te skurwiele przyszły? I takie nawoływanie. Gunny gdzieś tam bierze i zaczyna ze swojej strony wywoływać. Wrzuca swój znak kodowy i pyta, co się dzieje. Ta rozmowa, która trwa dni przez 5 minut, przerywana jakimiś wejściami różnych ludzi, którzy z różnych
punktów starają się ze sobą skoordynować, pozwala wam wyciągnąć wniosek, że baza Samum jest atakowana. Z tyłu Alers, który odzywa się co pewien czas, rzuca pełna prędkość, nie zważamy na nic, lecimy na bazę, musimy im pomóc. Przez taką dobre 45 minut, kiedy po prostu zasuwacie tym pojazdem, on czasami podskakuje, czasami przypieprzy gdzieś głową solidnie, któryś z żołnierzy obok podał ci hełm, taki zwykły metalowy, żebyś mógł założyć na głowę, żeby sobie nie rozbić tego durnego łba. Cały czas jest gdzieś tam rozmowa i okazuje się, że... Co, zdziwiłeś się, że durny łeb powiedziałem? To ten żołnierz... Zdurzyłem się. To ten żołnierz tak powiedział. Trzymaj, ja tak... żebyś sobie nie rozbił tego durnego łba. A macie jakąś giwerę? Na pewno są giwery. Czy na razie wciąż jestem żółtodziobem, który nie dostaje uzbrojenia? Dostaniesz. Wyciąga dziewiątkę, przeładowuje i daje ci ją. Wow. Biorę. Jej, nie widzę szczęścia w twoim głosie, co jest grane. Zbiłem na karabin, przyznaję bez bicia. Daj mi sekundkę, zrobię jedną rzecz. Wiesz, jak on tak spogląda na tą spluwę. Dzięki. Dał mi tylko jeden magazynek w tym pistolecie? No to było w środku. Kurde. Rozumiem, samoobrona i ostatni nabój dla siebie. Kłócisz się o coś więcej? Na razie nie, no dał mi pewnie boczną broń swoją. Nie? Tak jest, tak zrobił właśnie. Patrzę, wiesz co, ja tak się porozglądam po tym, bo to jest taki bugi zwiadowczy, tak? Gdzieś na jakimś taki... uchwycie nie ma jakiejś broni zapasowej, cokolwiek, no jak nie ma, to nie ma. Saperka, trzeba nią walić w nerki. Nie, w głowę, tak? Nie, w nerki. Mm. Nerki. W głowę, było w głowę. Nerki. W nerki. A czemu nie w głowę, bo może mieć hełm? Tak, w tym. W książce było, że w nerki, masz rację. Czekaj, szukam jednej rzeczy. W którymś momencie słyszysz, że wywołują i ktoś mówi, kto w ogóle atakuje? Połączeni najemnicy, ale dowodzi chyba ogień Pero. Ogień Pero? Czego mogą chcieć w tej części pustyni? Ktoś nas na nich, na nas kurwa wynajął. A co jeśli obcy nie mają nerek? Tak, Maggor, dokładnie. Dokładnie tak, Maggor. Bykryjanie. Bykryjanie albo Taurianie. Taurianie, tak, od tłumaczenia. Wynika z tego tak, że jak jedziecie, że waszą bazę centralną zaatakowały dwie grupy najemników z pustyni. Dowodzi grupa, która nazywa się Ogień Pyro, cokolwiek to znaczy. Czy Pero, przepraszam, a nie ten. Ogień Pero. I że baza jest pod mocnym ostrzałem. Że oddział, część oddziału, która jest w barakach, nie może się wydostać, bo jest przywożdżona, a baza się po prostu ostrzeliwuje, a ci próbują wedrzeć się do środka. Kajen, ale wiesz, że to twoja zasługa. Kajen, no tak, dlatego właśnie co pomyślałem, więc już nie będę odpisywał, ale dokładnie jest takie, jak słyszę, to dwa oddziały najemne, wysłane przeciwko temu oddziałowi, oni zwykle się aż tak nie szarpali między sobą. No nie mam innych żadnych przesłanek jak to, że chyba faktycznie wdepłem i już gruba sprawa, ale jeśli ktoś, kogoś stać na wynajęcie, nie tylko jakiegoś patałacha, który daje się zabić pustynnej jaszczurce, koto jaszczurce, wynajmuje dwa oddziały najemne, to chyba mu bardzo zaczyna zależeć. I to poprawia humor Kajenowi, który zna podśpiewywać pod nosem. Chyba trafiłem tam, gdzie trzeba. Żołnierz, który dał ci swoją boczną broń, tak patrzy na ciebie przez dłuższy czas, jego oczy pod goglami robią się takie coraz większe. Proszę się pochyla i mówi, ty jesteś pojebany, nie? Jakbyś mi dał snajperkę, to zobaczysz, jakbym śpiewał. Patrzysz na jego, on ma normalnego rifle po prostu. Mm-hmm. Już normalny karabin przewieszony. Ale z tyłu rzuca rozkazy. Podjeżdżamy jak najbliżej, dopóki nas nie wykryją. Zachodzimy od strony wschodniej. Próbujemy odciąć jak najwięcej przeciwników. Staramy się zajść na ich dowodzenie. Szukajcie punktów, z których mogą... dokładnie widzieć naszą bazę. Propozycje? Zakładają propozycje. Stamtąd widać. Tam mogą mieć obserwatorów, tam mogą mieć to. Ale jak dojeżdżacie na dobrą sprawę bliżej, już nawet słyszycie na żywo strzały i wybuchy, co więcej, gdzieś za którejś z mult tych piaskowych widzisz takie złoto-żółty płomień, który gdzieś tam wybucha na horyzoncie, ale zdaje rozkaz zatrzymać się i wychodzimy z pojazdów. Formuje szybko oddział
I wasz oddział składa się z 10 osób wszystko tak naprawdę, plus dowódca. No i plus medyk, który nie bierze udziału. W hełmie i z pistoletem. Pewnie się prezentuje jako bardzo wybitne wsparcie tej grupy. Gunny chce wiedzieć, co się dzieje. Ona tylko odsalutuje i przebiega po prostu w kierunku skał. Po chwili widzisz, jak z karabinem w jednej ręce wspina się po tych skałach. Przygotować się. Wyjdziemy od strony wschodniej. Spróbujemy jak najbardziej odciążyć baraki. Jeżeli są przyciśnięci ogniem, musimy spowodować, żeby mogli się tam nasi wydostać. Wtedy dojdą do walki pod głównymi wrotami. Dopóki mają zamknięte wejście do jaskiń, nic nie zrobią. To jest, panie poruczniku. Podchodzi do ciebie, patrzy. A ty co? Wracaj do lekarza. Przydam się wam. Do czego, kurwa? Zabiją cię. Na tym się skończy. To nie twoja walka. Wypierdalaj. To już moja walka. Jestem członkiem oddziału. Strzelać potrafię. Ma pan 9 ludzi. 10 się przyda. Pablo, daj mu karabin. Ale mój karabin. Daj mu karabin, mówię. Bo to do ciebie tak daje. Masz. Taki kurwiony. Magazynki dwa ci dokłada do tego. Daję mu pistolet. On ma jakąś broń półautomatyczną. Słuchaj, weź sobie po prostu rifle normalny. Odciągam suwadło, sprawdzam magazynek, szybko wyważenie karabinu, czy z takiej broni strzelałem. Rozumiem, że ona jest raczej prymitywniejsza od tego, z czego ja korzystałem. Jak najbardziej, zupełnie klasyczna broń. Assault rifle, tech level 7? To jest po prostu rifle, to jest tech level 6 chyba. Auto rifle? To jest piątka, tak. Nie, to jest rifle po prostu, piątka, nie jest automatyczny nawet. Co ty gadasz, to jest... To jest rifle zwykły. Czterotaktowiec? Tak jest, taki klasyczny. Taki Mauser? Taki Mauser, dokładnie. Co 200, kurwa, pod Stalingrad wysłali? 250 metrów zasięgu, 3 kości obrażeń, 5 w magazynku. Jeszcze mało kalibrowy. Patrz. A dadzą do niego lunetkę? chciałeś snajperkę. Ja mam Gaussa w kopalni. Pytasz o lornetkę? Nie, no się nabijam. Okay. Patrzę na to, co. Myślałem, że oni mają automatyczne karabiny. Nie, tak, większość ma. A, super. Kurde. A dobra, ja jestem od polowania na króliki. No okay. Dobra. Gunny, która... Daj jakieś naboje do niego, czy mam tylko to, co jest w środku? Czy masz szuk... pełen magazynek i dwa dodatkowe, czyli 15 sztuk amunicji masz. To nie jest magazynek, jak stawiam na to, że to jest pewnie łódka, czyli muszę to odolewać pojedynczo. Mówię, okay. Tak. Ale dostałeś w tych może. Aha, łódka, w ten sposób mówisz. Bo myślę, że dostałeś takich zacisku, takim metalowym, to się po prostu tak, to cały, łódki można wkładać ten, tak chyba w infieldzie było. Okay. No tyle przynajmniej miłego, nie? Dobra. Nie zapytam, czy mają granaty, bo dostanę tłuczkowy. Mają. Niektórzy mają powieszone niż tam granaty na sobie. Gunny podbiega i mówi... Walą przez główną bramę. Doły jak cholera. A co z naszym barakami? Ostrzeliwany, głównie przez moździerze. Po prawej stronie widziałam obserwatora. Weźmiesz 3 ludzi i załatwisz te moździerze. Mają się uciszyć. Tak jest. Odwraca się, patrzy, mówi. Pablo, Risk. Chudy, ze mną. Odwraca się. Kurwa, już byk jestem. Co? Pod nosem, byk, już chłopaki bykiem mnie nazwali. Chudy. Pablo gdzieś tam biegnie. Nie zepsuj. To moja ukochana. Noszę ją wszędzie. Jest moim talizmanem na szczęście. Rozumiesz, kurwa? Może czas znaleźć kobietę normalną. Ja cię zajebiam, to ci ją wyjmę z twoich ciepłych jeszcze dłoni. Zobaczysz, kurwa. Chudy. Jeszcze poetą jesteś. Spokojnie, nikt mnie nie zabije, to ja ich zabiję. Mnie nie mają powodu, jeszcze nie zaszedłem za skórę. Jak nie będziesz jej szanował, to ja cię zabiję, kurwa, jak oni cię nie zabiją, kurwa. Za dużo emocji, to jest karabin, tylko zobacz. Ja w ogóle zamek ci klekocze, chyba nie smarowałeś dobrze. Vera prowadzi was. Słyszycie ostrzał, wejście nowych ludzi gdzieś tam z tej strony bardziej na północ od was. Ona prowadzi cię, was z takimi wąwozami pomiędzy wzgórzami, które tu są dookoła. Pamiętasz, że były takie kamienne wzgórza obrośnięte resztkami jakichś suchych roślin. I kiedy biegniesz, nagle widzicie scenę walki. W miejscu, gdzie jest podjazd, jest rozbity pojazd i przynajmniej ze 4 trupy. Do pierwszego, jak podbiegacie, widzicie, że jest... jakiś pustynny gostek
takim wielkiej pałatce założonej, tylko z wyciętymi na oczy elementami, tak żeby patrzeć. Po prostu ma kamo całe takie założone gdzieś na siebie. Rozpieprzeni. Spotkali się. Kamo pustynne? Słucham, kamo jest pustynne, tak. Spotkali się. W maskowaniu takim, że jak nasze? To nie jest wasz człowiek, to mówi Vera od razu. Pero, to są Pero. A Pero są... Dobra, nie założę tego, bo moi od was nie odwalą. Tak. Ale dalej kolejne, to są dwa trupy, są wasze. Ten pojazd też był wasz, z tego co mówi Vera. Podchodzi szybko blisko. Przeszukuje, czy jest broń. Podchodzi blisko, patrzy na gościa z góry i mówi: Robert. Podchodzi do następnego, ty podbiegasz do Roberta, pochylasz się, ma auto, rifle u siebie przy boku. Do tego ma jeszcze trzy magazynki pełne. Możesz sobie wziąć auto, rifle. Ma też kurtkę taką pustynną z kamą. Jest noc, pamiętaj o tym. I tak, wiesz, bierzesz mu to, chcesz go przeprosić prawdopodobnie, że zabrałeś mu broń. Odwracasz się w kierunku jego twarzy i widzisz takie dwa krótko przecięte wąsiki. Leży. Jechałeś z nim w pojeździe. Mhm. Ten, który podciął się, pamiętam. Tak. Jak wtedy oceniałeś, kto zginie pierwszy, to powiedziałeś, że on. Znowu miałem rację. Wchodzicie w wąwóz. Dobra, zatem. Pablo, bierz swoją dziewczynę. Oddaję mu giwerę. Zgarniam autorifla, biorę trzy magazynki, sprawdzam broń, czy była szanowana. Przewieszam, tak żeby, wiesz, mieć przez brzuch. Jeżeli mieli jakieś inne uzbrojenie, granaty, cokolwiek, to bym wziął. Ja już nie jestem specem w używaniu, ale to zawsze się może przydać. Jak nie, to biorę to. A czy on miał na sobie jakiś prosty... Taki, coś, to mogę łatwo zdjąć, maskowanie, jakąś płaszcz, pałatkę, cokolwiek? Czy ma swój mundur? Ma takie poncho. Zgarniam mu to poncho. Przecież ja jestem w ciuchach takich, które wziąłem na pustyni, nie mam munduru nawet. Okej. Okay. Poncho ma kaptur. Wrzuciłem cię na mapę taktyczną na rolu. Mhm, widzę. Prawdopodobnie rzeczywiście zobaczyłeś. No niestety też mi wyświetlasz na Twitchu, więc nie będę patrzeć tam. Wiesz co? Tak, możesz tak robić, to od ciebie zależy oczywiście. A może zrobię coś innego i pokażę, jak. Nie, to... spokojnie, Twitcha nie będę oglądał, więc dobrze. Teraz będę jak coś. To jest dobry moment, żebyśmy zrobili klasyczną przerwę naszą. Tak jest. Moje gardło troszeczkę sobie odpocznie, a ja będę też w stanie bardziej przygotować się do tego, co nas czeka. Czyli do napierdzielanki. Wracamy niedługo. Właśnie zrobiłem Foxie tak, że będziesz mógł swobodnie patrzeć na ekran, ponieważ na ekranie będzie widać dokładnie to, co ty widzisz, czy na tym. A, no to bomba. No to także widzisz. Ja tak pewnie będę siedział na tym, na jednym ekranie. Okej, dobra. Okej, mniej więcej to samo, będziesz widział być może tam troszeczkę więcej na zasadzie. Tak, lepiej ci siedzieć na własnym ekranie, to prawda. Teraz zobaczymy, czy jeżeli otworzę ten ekran na full, czy cię zamrozi. Nie zamroziło cię, to bardzo dobrze. Chciałem wam pokazać, jak wygląda mapka z punktu widzenia gracza. W tym momencie gracze znajdują się w takim miejscu przy wejściu na naszą mapę taktyczną, gdzie przed nimi są formacje skalne, które są dosyć wysokie i po prostu zasłaniają widok. W związku z tym niewiele widać przed nimi. Dodatkowo jest noc, a więc teren dookoła, widzicie, jest pokryty takim niebieskim czymś, zacienione dodatkowo. Emberave nie widzi w nocy, chyba że Emberave widzi w nocy? Emberave czy widzi w nocy? No niestety nie. Chyba nie mam sprzętu do widzenia w nocy. Zaraz zobaczę, jeszcze mam tą lornetkę na tych levelu 8. Ja sprawdzę, czy ona ma nocne widzenie w razie czego. Zobacz. Mhm. Ale z tego, co pamiętam, to chyba nie. Znaczy, ona ma elektroniczne chyba wspomaganie, Dalmierz. Zaraz zobaczę, dobra? Na razie mów to swoje, jak będę chciał, to sprawdzę, wtedy powiem ci. Dobiegacie do formacji skalnej i za niej, jakby na wprost za niej, w którymś momencie słuchajcie jakieś odgłosy wydawania komend, dosyć głośne, jakby dowódca jakiejś drużyny wydawał komendy, po czym słuchajcie takie tu, tu, i w powietrze wlatują pociski, ale które łukiem lecą. Oni tu moździerze ustawili? Dobrze, to bardzo miła wiadomość. No, dlatego tu was posłała ta Gani, bo ja ona myślałem, widziała, że jest gdzie obserwator jest. Tylko, okej. Ona wie, gdzie jest obserwator i szła w kierunku obserwatora,
a zobaczyliście wystrzeliwanie moździerzy za te, z pewnego Bardzo gości. Miło. Więc ja do Dolgany. Ściągamy moździerze, nie? Tak, ale musimy dowiedzieć się, kto tam jest. Obserwator jest w prawo i pokazuje w prawo w kierunku tam gdzieś górki, która jest dosyć wysoka, też nie widzicie, co na nim jest. Gany była nieco wyżej, więc wcześniej widziała go po prostu prawdopodobnie stojącego na wzgórzu. Kto na ochotnika na zwiat? Patrzy do tyłu na żołnierzy. Tak? Ta górka wygląda przed nami, że możesz się na nią spiąć. Rusz się i zobacz, co jest na górze. Nie daj się zauważyć. Dobra. Ruszam skradając się. Licho zapytuje, gdzie jest Tadzio. No Tadzio, bo chciał wyjść, ale już go do nas dostarczymy, bo jest chyba w zabawowym... No, chyba będzie schodził. Bawić się chciał. No. Był i poszedł. No, ale nie chciałeś się bawić, to teraz się wypkaj. Szaleje. Okej. Dobra, będę się skradał. Słuchaj, wspinaczka na tą formację, nie będziemy na nią rzucać, bo masz, powiedzmy, więcej czasu, żeby to zrobić. Natomiast interesowałoby mnie twoje skradanie. Co prawda jest tak ciemno, że goście i tak mają minus 4 DM, ale ja sobie rzucę na ich recon. Dobra. Złączyłem nie to za zapraszami, już poprawiam. Dobra, gdzie my mamy naszych riderów? Mamy. Rzucam sobie recon. I znowu zapomniałem tego okienka, to jest z wynikami. Rzuci, poczekajcie, teraz go dołożę. Bum. Modyfikator jest minus 4. No szału nie mają, na szczęście. Okej. Okay. Gracze, raczej oglądający nie widzą wyniku, więc spróbujemy przeedytować tą scenę i dołożyć ją po prostu tutaj, wiesz? Chwilunia, już to spróbuję zrobić, bo my z tego ekranu właśnie rzucili 4, czyli wiesz, no to jest dojrzenie ciebie tu jest prawie niemożliwe, chyba że ty jakoś kompletnie zepsujesz rzut. Dobra, ja muszę coś, tak? Tak. Dobra. Stealth. No, 11. Okay. Powiedziałbym, gdzie mi mogą skorzyć, nie? Tam, gdzie panu majstrowi i tak dalej. O, zobacz, tak zrobiłem. Będzie widać rzuty. Chociaż może teraz krócej, znaczy dawno nie będą. Już się powinny pojawić rzuty, tak, dokładnie. Okej, okay. Możesz spokojnie spiąć na tą skałkę teraz przed tobą. Także sobie wyjść na nią po prostu, przesuwając tam z kursorami czy coś. Moja lornetka ma, tak powiem, tam miała dalmierz, ale ma też wzmocnienie obrazu, światła. Okay. Czyli nie jest to noktowizor, ale powiedzmy, to jest chyba w odcieniach szarości, z tego co pamiętam. Podbija Dobrze. Po prostu światło, które jest. Dobrze. Czyli jak to jest? Pozwala widzieć we wszystkich warunkach, za wyjątkiem absolutnej ciemności. I tyle. Dobra, absolutnie ciemności nie ma, bo jakieś jest niebo, są gwiazdy z całą pewnością i być może księżyc, który jest też jeden chyba, z tego co pamiętam. Możesz spiąć się na ten fragment góry przed sobą. Okej, okay. Tu, o, tak? Tak jest. Dobra. Okej. Okay. Daję im, że ja nie znam tych znaków taktycznych, więc pokazuję, że nic nie ma, nie? Okej. Okay. Możesz sobie oddalić ekran też, jakbyś chciał. Rozumiem, że daleko dystansowo walczymy. Skala się zgadza? Tak, skala się zgadza. Dobrze. Okej, okay. I ty będziesz używał tej lornetki, jak rozumiem. Tyle, że wiesz, przemieścić się, obserwować, ale nie mogę jej mieć podwieszonej pod hełmem. Nie? Okay. To nie są gogle. Niestety. Nie będę się bawił już w takim badku rolem. Ty możesz się przesunąć po tym, bo tutaj jest taki, wiesz, przyszedłeś na górkę, na górze jest płasko. Więc możesz się tędy poruszać, jeżeli chcesz. Nie wiem, czy odciągnąłeś mapę wstecz, widzisz cośkolwiek więcej? Odciągnąłem trochę do 100 metrów, ale poczekaj. Tak, widzę już pojazdy. Jeden pojazd, kilku kolesi lekko, więc ja się troszeczkę przemieszczę, zobaczymy, czy złapię kąt dobry. Gówno złapienie kąt. Będziemy tak szukać. O, jak ładnie. Dzień dobry, panowie. Okay. Ale macie przejebane. Mamy więc do czynienia z baterią moździerzy. Obsługiwaną przez
załogę. Mogę pokazywać takie rzeczy, prawda, jak na przykład, nie wiem, moździerz, jak załogantów, których widzisz tylko właściwie takie ciemne plamy gdzieś tutaj na tym pustyni. Śliczne. Oraz pojazd z karabinem maszynowym zamontowanym na dachu. Oj. Szkoda, że jest daleko. Nie siedzi, przy nim, siedzi przy nim. Tak. Dodatkowy gościu. I on będzie pierwszy. Widzisz jeszcze więcej? Nie. Okej. Okay. To jest twój zwiat. Poczekaj, ja się jeszcze trochę przemieszczę na wszelki... Górą mogę się przemieszczać bez problemu, że mnie zobaczą, tak? No, rzuciliśmy ten rzut, więc jakby jesteś dosyć ten, spokojny. Nie interesuje mnie tutaj... O, dobra, okej, okay, dzięki. Wracam, bo ja mam po prostu wrócić. Dobra, wracam z powrotem. Mhm. Pani sierżant. Wiesz, bo jak jestem w sytuacji zawodowej, to mówię do niej pani sierżant. A jak jesteśmy w innej sytuacji, to mówię, Vera, ty masz piękne... A dobra, mniejsza z tym. Mów. Dwie obstawy, dwie obsługi moździerzy. Dziwne, bo jest ich chyba pięciu, a powinno być chyba sześciu. Jeden koleś przy KM-ie na pancerce. Opatruje teren. Spokojnie zdejmiemy go na dystansie. On jest wycelowany chyba nie w naszą stronę, więc nie jest słonie ochłonięty płytą. Trzeba będzie go szybko zdjąć. Okej, szósty jest obserwator. Jest tam i wskazuje ci w kierunku wschodu. Takie góry, które jest najwyższe tutaj. Pani sierżant, rozwalmy te moździerze. Wtedy obserwator będzie mógł sobie obserwować dowoli. To prawda, tylko boję się tego KM-u. Musimy się albo do niego podkraść, albo wciągnąć go z odległości. Może gdybyśmy weszli na górę po lewej stronie, zajęli pozycję za ich plecami, na pewno nie obserwując tej strony, i spróbowali zdjąć obsługę KM-u. Skałami można próbować się przedostać, ale otwartym terenem ryzykowne, że kogoś zobaczą. Jaka jest ta noc? Jest na tyle ciemno, że jak będziemy szli pustynią, to się nie będzie oznaczać, że to jest, wiesz, ta pustynia jest jednak trochę jasna, piasek, nie? I możemy się... Z tego, co widziałeś, ty gości są ciemnymi plamami na jaśniejszym tle. I wiesz, ty widziałeś już ich jako czarne plamy bez lornetki. Z lornetką dopiero przyjrzałeś się, że są w kamo jakieś. Jasne. To też informuje, nie? Dobra. Robimy tak. Wszyscy za mną. Wchodzimy na lewą stronę. I wspinamy się na górkę po lewej. Spojrzymy stamtąd, jak tam wygląda sytuacja. I ona wskazuje jakby ten kierunek. Teraz ci pokażę. Ten kierunek. No, widzę, widzę. Widzisz, jak się pokazuje? Tak. I rusza w tamtym od razu stronę. Obaj żołnierze jedą za nim. To ja śmigam za nimi. Przed wami jest górka, na którą można się wspiąć. I ona to robi w tym momencie. Przez krzaki po prostu gdzieś wchodzi na górę. Okej. Okay. No to ja za nią. Dajesz. Gdzie ona mi do góry, uciekła? Do góry. Na północ po prostu, równiutko. A, tutaj? Nie, nie tu. Nie, nie, na północ. Ja ci przeniosę. A, tu. Dobra, widzę. Aż tak daleko. Tak. Oni się wspięli po prostu po skałach. Stąd macie również widok na... No bo tutaj nie widać nic na ekranie dla graczy. Wspięliście się na skały i stąd też macie dobry widok na okolice. Widzisz, że tu są jeszcze formacje wyżej od was, te po lewej stronie u góry. Jakie skalne, na które się można jeszcze wyżej spiąć. Jesteście teraz za plecami tamtych. Tam jest gościu z Rikonu, który rzucił czwórkę, więc ja tego nie będę na razie zmieniał. Jesteście, myślę, wystarczająco ukryci przez noc, żeby was nie zauważył jeszcze z tej pozycji. Oczywiście, że Gany dowodzi, ale to jest gra gracza, czyli twoja. Więc chciałbym się dowiedzieć, czy masz jakiś... Czy masz jakiś pomysł, co ta twoja ekipa powinna teraz zrobić, co by było sensowne? Myślę, że są ustawione na otwartym terenie, nie mają żadnego, nie wykopali żadnej transzei, nic takiego. Nie, są postawione po prostu z pojazdu bezpośrednio na ziemi i strzelają, wiesz, automatycznie. Nie do pani sierżant. To chyba amatorszczyzna. Właśnie tam nie za bardzo nie znam, ale chyba się powinni jakoś okopać. Nie mieli czasu. Jest ich za mało. Nie będą mieć. Dobra. Patrzę po ich uzbrojeniu. Oni mają te autorifle wszyscy, tak? Oni wyglądają, że mają jakieś, tak, jakieś karabiny zwykłe. Poczekaj, stąd będzie dystans 60 metrów. To są dalej skały, nie? Tak, i tam wyżej, jak widzisz, jeszcze jest, można wyżej jeszcze wyjść. Tu, gdzie wskazałeś, to jest ta pochyła skała, taka, po której się można spiąć.
Aha, czyli tam nie ma. A tam, gdzie jest czarne odcięcie, to dopiero są to takie bardziej wypłaszczenia. O, Jesus, no to dystans będzie 70-80 metrów. Stąd jest 120. No tak czy inaczej, trzeba by się tutaj tu przedostać. On celuje w którą stronę? Kto? Kajemista. Kajemista, to jest dobre pytanie. Ja sobie sprawdzam. On myśli i ustawia się tak, że celuje z tej strony. Mhm. I to jest rzeczywiście tak, jakby od bazy szedł ktoś z... Z odwetem po prostu. Tak. Mhm. Okej, okay. Czyli Gany daje... Powiedz mi, czy przy moździerzach mają przygotowaną dużą ilość amunicji? Masz lornetkę. Mhm. Okej, okay, już ci powiem. Nie, masz wrażenie, że ta amunicja już im się kończy. Chyba, że mają więcej pojeździe. Szkoda. Chciałbyś wysadzić amunicję, rozumiem. Tak, Rosjanom. Jak nie zabezpieczyli, to byśmy im ostrzelali. Okej, okay, Gany mówi... Na razie chcę, żebyśmy się przenieśli... Ścieżka tutaj. Po lewej, tędy. I rusza do przodu tędy. Tak jest, pani sierżant. Okej. Okay. I wchodzi na szczyt jakby tego zniesienia od razu, tędy. Okej. Okay. Masz tu jakiś punkt widzenia, który jest sensowny? Nie masz stąd. Tak, znajdziemy zaraz. O, tu będę miał dobry. Okej. Okay. Tylko stąd to jest dalej zasięg, który jest... Czy wolałbym być bliżej? Czy musiałbyś zejść na dół po prostu, niżej? Na wiesz co, muszę jedną rzecz sprawdzić tutaj, zasięgowo, jak to wygląda. Czy to ma znaczenie dla mnie? Jak to jest z range'em? Chciałbym teraz, żebyś zobaczył też, że do działu PDF w handoutach dodałem... O, schemat walki, dziękuję. Tak jest, schemat walki. I tam masz range na dole, po prawej stronie. Bliski to jest 1/4 zasięgu broni, daleki to do zasięgu broni i maksymalny 2-4 razy zasięg broni. Tu nie ma znaczenia w takim razie. My jesteśmy na 1/4 nie wejdziemy, bo ja bym musiał wejść na jakieś, nie, chwileczkę, moment, 75 metrów. 3 metry. Poczekaj, ja tu wykombinuję, żeby mieć plus 1. No, ajajaj. Szukasz miejsca do strzelania, tak? Z Altem? A, co ty próbujesz zrobić? No tak, Salt. Do gościa, jak jest daleko. 74,8. No nie, ale wiesz co, dobra. Standardowo robimy tak, że mierzymy od środka do środka po prostu, no nie? Bo to dobra, nie jest dokładne. 78, to jest niesprawiedliwe. Tak mi bardzo przykre po prostu jest, niesamowicie. Wiesz co, stąd o tam, to pewnie by było, ale mapy nie zrobiłeś. Nie ma tam mapy, to prawda. Okay. Bo tam już są takie tereny, na których nie da się przejść za bardzo. O nie, to pieprzyć to. Czy ty, powiedz mi, gdzie to jest obszar, gdzie byśmy mieli zasłonę? Słuchaj. Jesteście wyżej niż oni. Mhm. Więc na dobrą sprawę, na granicy tego urwiska macie zasłonę. Mhm. Jak schodzicie na zbocze, przestajecie ją mieć. Aż nie dojdziesz do takich miejsc, jak nie wiem, te kamienie tutaj gdzieś, wiesz... Ta roślinność, drzewa, coś w tym stylu, tak? To pewnie cię zaskoczy, ale nie schodzimy na zbocze. Nie? Dużo sierżant będzie wydawał, ale on rozłoży ich pewnie na krawędzi i pierwsze co, to trzeba ostrzelać i zdjąć kajemistę, bo on przykryje nas ogniem. Pozostali mają pewnie karabiny, więc potem się będzie ich wyłuszczać. Tak w ogóle to przyglądasz się temu wszystkiemu, ale zdajesz sobie sprawę, że Gani ma Acera. To jest już zaawansowana broń. Mm-hmm. Ona ma 450 metrów zasięgu podstawowego. No ale to ma Gani, ACR, a nie ja. Nie tak. Będę od pani sierżant prosił o karabin. No nie, chodzi o to, że ona też może, wiesz, uczestniczyć, jakby ty trochę tym no tak, rządzisz. No to liczę. Mm-hmm. No to tak. Gani strzela razem ze mną do KM-isty, a pozostali dwaj żołnierze prują ogniem automatycznym po pozycjach, żeby ich przykryć, przycisnąć. Mm-hmm. Czy to się opłaca mechanicznie, ale ogólnie chodzi o to, żeby tam siali ołowiem solidnie, żeby tamci nie mieli problem z przemieszczeniem się i nie wpadło im nic głupiego do głowy. Rozumiem. Jesteście teraz wysoko, więc ja pozdejmuję chyba te
niższe, że tak powiem, góry, które są, żebyście widzieli, co tu się dzieje. Bo widać również obserwatora w tym momencie. O, tam sobie siedzi. Mhm. Niech sobie siedzi. Jest za mało, żeby zdjąć wszystkich. Obserwator siedzi właśnie na górce po w prawym dolnym rogu, dla tych, co nie widzą, bo nie wszystko da się pokazać na ekranie. Okej. Okay. Dobra. Macie rundy zaskoczenia, więc powiedz mi, co robimy, ja będę przestawiał ludzi czy coś w tym stylu. Okej, okay. Tylko że ja teraz spróbuję znaleźć, a oni chyba znowu zmienili kolej w tym nowym podręczniku. Co bo widzę ten. Gdzie jest autofire? Auto jest. A, w specjalnych zdolnościach pewnie. Tak, w broni, w combat i już ci mówię, gdzie auto. Na tym PDF-ie też jest chyba auto wytłumaczone, czy nie? Mhm. Już sprawdzamy. O, no nie wiem, że się teraz rozłożyć jest. Nie widzę, żeby był. Są. Nie mam, rzeczywiście. Są dwa sposoby użycia auto. Trzystrzałowa seria daje plus jeden, nie? Czekaj, już to sprawdzam ci dokładnie. No tak, jak zwykle przy walce troszeczkę musimy zwolnić, ale już jesteśmy. Ja sobie już. Dobra, ja już mam. To jest na stronie 7.9 w tym nowym podręczniku. Auto X to jest ile. Dobra. Burst, dodaj auto score to damage. Nie, to po prostu obrażenia podbija tylko. Mhm. Nie widzę, że tu był jakiś bonus, chyba że tu jest w tym bonusach napisane. Nie, nie ma jakiś. Mhm. Dobra, ale i tak będę strzelał do gościa burstem. Tak, jeszcze jest full auto. Że rzucasz tyloma kośćmi, ile masz auto i rozdzielasz te kostki. Tak, dobrze mówię? Uh-huh. Make a number of attack equal to the auto score. This attack can be made against separate targets so long as they are all within 6 meters of one to another. Full auto uses a number of rounds equal to 3 times the auto score. Czyli są dwa sposoby. Albo robisz bursta i wtedy dodajesz wartość auto do obrażeń, albo robisz full auto i wtedy wykonujesz tyle ataków, ile masz wartości auto broni. A wiesz co, jeżeli nie mam takich w razie jakichś minusów za strzelanie serią, to ja ostrzelam kolesia serią. Okej. Okay. Więc ja muncisz po prostu. Tak, tak. On nie ma jakiegoś koszmarnego tego auto, bo to jest auto rifle, więc on ma chyba 2 albo 3, zaraz zobaczę. Ale zawsze to wykonam 2 ataki albo 3. Nie. Dobra. A zobaczmy jedną rzecz. Szybko, proszę, leży słonie na taki dalszy ekstremalny cel, unikał cel parowy, efekt środowiskowy. Nie. Okej. Okay. Dobra, przesuwamy się na pozycję. Auto 2. Ja mam auto 2. Przesuwamy się na pozycję. Mhm. No to wiesz co, dziś. Moment. No, nie zrozumiałem tego. Może podbiję trochę światło, żeby lepiej stąd będę strzelał. Widać. Wiadomo, że jest noc. Przesuń się. Tam stoisz? Tam, gdzie stoję. Okej. Okay. Za zasłoną. Gunny też za tobą wyjdzie. Mhm. Natomiast panowie zejdą niżej. Okej. Okay. Ciebie trochę cofnę, żebyś widział Gunny. Dobrze. Macie pierwszą rundę. To jest atak zaskoczenia, więc możecie sensownie działać sami. Goście przed wami położyli się. Zanim my oddamy ten atak zaskoczenia, to jeszcze się przyceluje. Ty masz scope'a na tym karabinie? Nie, scope'a nie mam. Czyli masz minusy pewne, wiesz o tym, tak? A czemu? Powyżej 100 metrów? Nie ma 100 metrów. Okej, to nie masz minusów. Teraz zobaczę, bo może być powyżej 100 metrów. No niestety, czemu stąd jest? Aha, bo my byliśmy tu niżej. A tutaj też jest takie miejsce, że się można... tak. Bo to nie jest zbocze? Zbocze się zaczyna tam, gdzie jest ciemniej. To jaśniejsze to jest płaskie po prostu. Dobra, to ja jestem na tej samej pozycji, co oni, bo mi się nie opłaca inaczej. Okay. O, kurde, gdzieś tu się... No, przestaw mi się. O, tutaj będę. Razem chyba z tą. No. Dobra. I teraz będę poniżej 100 metrów faktycznie, bo... No. Dobra. Gościu jest w osłonie, więc jest minus 2 do rzutu.
Maksymalny jest... modyfikator za przycelowanie plus 6 i my się synchronizujemy, żeby ona dała sygnał, jak wszyscy się wycelują do maksa, czyli okay. Ja plus 6. Dobra, masz minus 2 za osłonę gościa i minus 3 za ciemność. Mhm. Tak samo Magani. I panowie, którzy serią będą walić po żołnierzach na dole, czyli będą mieli po prostu po dwa ataki. Każdy sobie weźmie inny, jeden sobie weźmie jeden mortar, dobra, a drugi do drugiego. Dobra, no to ja patrzę na nią, ona daje sygnał, ja tak chuwam głową, przycelowuję, wróżę oko i zaczynam walić krótkimi seriami, ładując po tym pojeździe, przykrywając cały dach z góry, widzę ładnie, żeby gościa odstrzelić. Mam pytanie, bo będę dwa ataki wykonał, w drugim też mam te plus 6? Chyba plus 6 mam chyba do momentu, w którym nie zmienię celu chyba, nie? Czy jak to jest? No to jest burst, on podrzuci go, więc nie ma szans, żeby tak było raczej moim zdaniem. Logicznie, nie? Czyli w drugiej serii już normalnie strzelam, to będzie tak. Z minusem wtedy, bardzo tak. Makabrycznym. No minus dobra. 5, nie? Czyli pierwszy jest na plus 1, uwaga. Mhm. Na 8 normalnie? Tak, na 8 normalnie. Proszę bardzo. Dycha. To jest na plus 2 z obrażeniami w takim wypadku. Damage był 8. Czyli 10 dostał. Czyli 10. Jego... Powtórkę robię, ale już z minus 5. Tu już nie będzie kolorowo. Ale dostał. O kurde. I 11. 11. 11 rzuciłem, nie? Ja muszę tyle rzucić, żeby trafić. 19 i 21 obrażeń łącznie został. Do widzenia. Oż ty draniu. To wiesz co, Gani strzela w tym samym momencie. Ona sobie po prostu przycelowała solidnie tak samo jak ty. I tym swoim ACR-em ona ma auto 3. Więc myślę, że też pociągnęła całą serią. Zobaczmy pierwszy atak na plus 1. On ma scope, pamiętaj. A on nic nie daje w tym temacie. Coś źle rzuciło, ale co? Czemu nie rzucił mi kośćmi? Bo musiałeś minus wpisać źle. Plus 1 chyba wpisałeś. Ale do czego? Do modyfikator dałeś jej plus 1. Po prostu zamiast 1 napisałeś plus 1. Dobra, jeszcze raz. Nie no, już rzuciłeś dobrze. Ja bym zaliczył ten rzut, bo jest bardzo ładny. 11, 12, 15 punktów. Czekaj, co ty widzisz? Szóstkę rzuciłem. Bo... No zobacz na ten, jak dajesz kursor, tu rzuciłeś piątkę i szóstkę. Rzuciłeś piątkę i szóstkę. 11. 15 punktów. 11 plus skill 2 to jest 13. Plus 1, 14. Okej, okay. 14 obrażenia, 10, no czyli wiesz... Zadała mu 17 obrażeń tą serią. To było na zasadzie takiej, że nagle noc otworzyła się taką kanonadą strzałów. Ogień dziś z góry rozświetlił wasze pozycje trochę. Huknęło po całym kanionie. Jednocześnie odpalili żołnierze, którzy strzelają w kierunku swoich celów, czyli w kierunku moździerzy. Dobrze. Czyli tak, pierwszy gostek. I oni mają też na plus 1 na początek. Bum. Pudło. Drugi strzał już mają na minus 5 w serii. Pudło. Drugi gościu, który strzela, to jest trafienie za 11 i drugi strzał na minus 5, pudło. Czyli mamy jednego gościa, który obrywa moje gardło się odezwało. Wasi żołnierze nie mieli takiej skuteczności jak wy, ale mimo wszystko seria, która pociągnęła po moździerzach, trafiła jednego z nich. Automatycznie widzicie, że goście rozsypują się jak
Przepraszam bardzo, ale jakby tam bomba wpadła. To czy się rozsypią przed naszym ostrzałem, to już chyba teraz inicjatywa zdecyduje. Zgadza się. Pamiętaj, żeby zaznaczyć znacznik. Inicjatywa. Ja na intelekcie robię. 11. Chodź, zamknąłem sobie. No dobrze. Czyli niedobrzy żołnierze są szybsi od naszych dobrych żołnierzy, którzy nie trafiają, tak? Tak jest. Kanonada strzałów. Gościu, który siedział na wieżyczce, po prostu rzuciło go do przodu. Krwią zachlapało całą obudowę ochronę działa. Karabin maszynowy poszedł w górę, po prostu kiedy on wpadł do środka. Widzisz tylko rękę, która zaczepiła się gdzieś jakimś paskiem za wejście do pojazdu i która sterczy teraz tak w górze. Wyglądająca, jakby prosiła o pomoc. Pozostali przeciwnicy próbują rozbiec się po prostu na boki i znaleźć sobie miejsce do ukrycia. I jesteś pierwszym do tego, aby działać. To będzie minus 5, nie? Mhm. Czyli mogę wydać i jak to jest, strzelanie. Pamiętaj, dwie mniejsze... tak, masz dwie pomniejsze akcje i jedną, znaczy nie. Jedną pomniejszą, jedną zwykłą lub trzy pomniejsze. Tak jest. Tak? Dobrze. I jeżeli jedną pomniejszą wydasz na przycelowanie, dostajesz plus jeden za przycelowanie po prostu z pozycji. Mhm. Czyli wydaję i mam jeszcze możliwość wystrzelenia, tak? Ogniem ciągłym mogę pociągnąć. Czyli tak plus jest. Jeden zawsze to osiągnę. Tak. Dobra, to przynajmniej plus jeden, bo ja minus cztery. To tak jest kiepsko bardzo. No bo szału nie będzie. Wiesz co, ja ściągamy żetony. Ten gość, który się gdzieś tam potknął, tam zarzuciło go, widziałem, że oberwał, przekierowuję lufę, wstrzymuję znowu oddech, zapieram się, ta broń strasznie mnie kopie, no ja jestem dość słaby i zaczynam pruć tam po prostu po nich. I walę serią cały czas, bo jeżeli to jest korzystne dla mnie. Minus 4. No właśnie, tak myślałem, że będzie. I drugi strzał na minus 5 już, tak, w takim razie. Drugi minus 5. Ale drugi wszedł, tylko na 6 tylko. Okej, okay. Zawsze to jest, wiesz, coś. Ja sobie sprawdzę, którego trafiłeś po prostu. Znaczy ja nie, ja strzelałem w konkretnego. Którego? W tego, który oberwał. Okej. Okay. Ja zakładam, że wiesz, jak mu zejdzie drugi pasek, to może stracić przytomność. Poza tym będzie miał minusy. Już gościu, który oberwał, po prostu pada jak długi na tej pustyni. Broń wypada mu z ręki. Położył się obok moździerza. To teraz Gani. Gani wali pełną serią tak samą. Ona ma też tego scope'a, ale on tutaj niewiele daje w sumie. Scope daje jej tyle, że ona po prostu nie jest 100 metrów, nie ma minusów. No. Tak, dokładnie. Okej, okay. Walimy na minus 4 na początek. Pudło. I teraz jeszcze dwa razy na minus 5. Ohoho, jak źle. I pudło. Ona wystrzeliła już 3-6 razy. Bogowie kostek nie są przyjaźni. Teraz ci powiem. 6 razy 3, 18 pocisków. A masz napisane, tak? Bo ci mogę powiedzieć, jak coś. ACR ma. On ma mało w magazynku. Nie, z akceleratora. On ma 40, ona ma 40 w magazynku. Więcej dwa razy niż ja. Ona wywaliła 9, 18 pocisków, tak jak mówisz. Jeszcze dwie rundy może strzelać. Kartu mi wysiadasz na rękę? Teraz do ciebie wrócę po prostu. Jest. Okay.
Jakie tam fajerwerki ładne. Strzelają do bazy niewinnych najemników. Sam jesteś niewinny. Poszedłem przepukać gardło wywarem cioci Kleko, ale oficjalnie wasz mistrz gry dzisiaj nie żyje. Nie, na emisję głów. Jak padasz, to możemy przerwać. Jeżeli jeszcze skończymy to chyba. Myślę, że to nie jest tak już daleko. A też nam niedużo czasu zostało. A Orant pisze, że znowu ty jesteś głośniejszy niż ja, więc nie wiem, co jest z tymi ustawieniami. No to dobrze, zaraz to poprawimy. Nie, zostaw, już nic nie ruszaj. Chyba nas słychać, mnie słychać. Słuchaj, ty jesteś ważniejszy. Więc trzymajmy się. Bez przesady. Okej. Okay. Moi drodzy, walka gdzieś to trwała. Wyście strzelili wszyscy? Nie, jeszcze nie strzeli właśnie. Nie, najpierw strzelają niestety patałachy, bo rozbiegają się. Okej, okay. Patałachy to się rozbiegają, będą szukały kryjówek. I to kurewstwo mnie martwi, bo oni jak się ukryją, to już w ogóle ich nie trafimy. Tu jest raz. Drugi biegnie w kierunku samochodu po prostu. O, niech się wespnie tam, kurde. On musi wejść przez tył chyba, bo to jest obrotnica na tyle. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ona ma wejść ten samochód. Czy widzimy drzwi? Tak, ma boczne drzwi. Schodzi od strony kierowcy. Wołam do żołnierzy, walcie po drzwiach, żeby nie wszedł. Okay. Albo walcie do niego, no w tym dobra, sensie. Dobra. On próbuje wejść, a ten ostatni po prostu przebiega kawałek i rzuca się pomiędzy na ziemię przy jakichś skałkach. Wyciąga, aha, to nie mogę tak daleko, muszę tutaj. Wyciąga broń i oddaje w waszym kierunku strzał. To my mamy, on ma minus 5 i jeszcze coś zapewnie naszą zasłonę, nie? Minus 2 wasza zasłona jeszcze jest. Czyli minus 7 ma. Jak nas kurwa trafi, to znaczy, że miał farta takiego, że... tak dużo rzucali tamtej zasłon. Jest minus 4 za ciemność. Skąd minus 3 za ciemność, minus 2 za... osłonę miał za... tylko ten na górze. Za osłonę. A miał tylko ten na górze przecież. Do tych, jak aha, dobra, to już mój błąd. Dobra, nie powtarzaj, ja już rzuciłem, to rzuciłem. I tak bym go, znaczy, może bym trafił, nieważne. Ściągnąłem jednego, dobra, to wystarczy. On oddaje wam. Mój błąd. Mhm, masz rację, to było za osłonę. Oddaję w waszym kierunku i wy macie minus 5 właśnie. Mhm. O to chodziło właśnie. Pudło i drugi raz. Wiesz co, nieważne, że jest kiepski, przynajmniej równy. Okej. Okej, okay, słuchaj, jeden z gości rzeczywiście wali w kierunku drzwi, tych waszych. Ale mi jednego brakuje, gdzieś zgubił się. Kto? Ich było czterech przy moździerzach, jeden zdjęty. Gdzie jest czwarty? Na samochodzie. To jest trzeci. A czwarty jest bieg za skałkę. Po prawej stronie. Byk. Dobra, czyli go już zgubiliśmy. Tak jest. Ja teraz strzelam jednym gościem i ten gość już się wali w kierunku drzwi. Tego, który się próbuje schować. I to jest minus 3 po prostu za ciemność. Pudło. I jeszcze raz. No, mógł mieć minus 2 za pierwszym strzałem, bo przycelowanie mógł zrobić, ale dobra. Zrobiłem tak. Nie ma znaczenia, nie traciłby. Pudło, pudło. Drugi natomiast wali tego, który się położył na ziemi. I to chyba daje jakiś plus do zasłony. Ale nie wiem, czy w tym przypadku, bo my z góry go widzimy. No, może masz rację. Więc wiesz, jak tam się chce plecki pokazać, to wam pokazuje teraz ładny. Chyba, że jest mały, wiesz, mała wysokość, nie? To wtedy faktycznie. No. Wymiana ognia trwa już dobre 10 sekund pomiędzy wami. A w tym momencie już nie widać jakichś większych efektów. Gościu, który wsiadł do pojazdu, zniknął zupełnie. Jest w środku. Natomiast zapaliły się jego światła. Będzie spieprzał. Mhm. To jest pojazd opancerzony? On jest lekko opancerzony. Lekko. Dobra, słuchaj. Skończmy w tym miejscu, bo ja rzeczywiście nie dam rady już dzisiaj. Bardzo mi przykro. Pożegnaj się może z widzami ładnie, a ja sobie pójdę. Do widzenia. Ładnie. No dobra, cześć, fajnie, że przyszliście. Sławek znowu się rekonstruuje, chyba już dzisiaj za bardzo wymęczyłem. Fajnie, że byliście i Sławek wraca, bo już nie wiem, co dalej powiedzieć.